Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo ciepło, bardzo serdecznie w programie Moc Magii na kanale TVN7. Moi drodzy, tarocista Adrian, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na dzisiejszy program. Noc, moi drodzy, z czwartku na piątek, magiczna noc, energetyczna noc. Tak naprawdę skończył się czwartek 13, rozpoczął nam się piątek 14, więc podejrzewam, że żaden pech na pewno nikogo z nas nie dopadnie. Także serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Program oczywiście nadajemy na żywo, także w każdym momencie, w każdej chwili. Już teraz możesz się ze mną kontaktować. Numery do mnie do studia cały czas widoczne na belkach u dołu ekranu. A co ja będę dzisiaj dla was robił? Oczywiście, moi drodzy, będę odpowiadał na wszelkie wasze pytania. Pytania dotyczące uczuć, pracy, finansów, zdrowia. Jeżeli masz pytanie, masz problem, chcesz dowiedzieć się, co tobie los przyniesie, czy to właśnie w miłości, czy to w pracy, w zdrowiu, w finansach, masz jakiś problem konkretny, chcesz zadać konkretne pytanie moim kartom, to już serdecznie zapraszam. Wybieraj do mnie numer i ja karty rozkładam i chętnie tobie na każde pytanie odpowiem. Moi drodzy, wielkimi krokami nam się zbliża nowy rok, rok 2019, który według prognoz wcale taki łatwy nie będzie, jak mogłoby się wydawać. Dlatego warto już teraz do mnie zatelefonować i sprawdzimy dokładnie, co ten nowy rok przyniesie. Jakie będziemy, co karty pokażą, jakie rady, wskazówki, ostrzeżenia, sugestie, podpowiedzi, co robić, czego nie robić. Będziemy odczarowywać zły los, będziemy usuwać to, co złe. Ja będę wzmacniał, doładowywał, doenergetyzowywał. Także warto jest poświęcić trochę czasu dla siebie, tym bardziej, moi drodzy, że dzisiejszej nocy, chciałem powiedzieć, czas płynie wolniej, ale rzeczywiście jak tak sprawdzałem sobie energetykę dnia już dzisiejszego, czyli piątkowa energetyka, to rzeczywiście mamy takie wrażenie, że pewne rzeczy nam się wydłużają, idą wolniej, więc dlatego warto dzisiejszej nocy, moi drodzy, przysiąść sobie wygodnie przed telewizorem, wziąć do ręki telefon i zastanowić się, o co chcesz zapytać. W jakim kierunku chcesz, żeby poszło twoje życie? I już serdecznie zapraszam, wybieraj do mnie numer telefonu. Nowy rok być może przyniesie tobie nową miłość, spełnienie w tej miłości. Być może twój związek, który w tym momencie przechodzi kryzys, wreszcie wróci na właściwe tory. Ty tego nie wiesz, ja w tej chwili też jeszcze nie. Ale mogę wziąć do ręki kartę tarota i to dla ciebie sprawdzić. Więc serdecznie zapraszam, już wybieraj numer 700-788-400. To jest bezpośredni numer do mnie. Zapraszam także widzów z Wielkiej Brytanii 0907-004-0071. To jest numer dla widzów, którzy oglądają nas w Wielkiej Brytanii. Numer zarówno z telefonów komórkowych, jak i telefonów stacjonarnych. Także gorąco zapraszam. Dzisiaj w programie, moi drodzy, jak widzicie, płoną trzy białe świece. Co to oznacza? To oznacza, że będę wykonywał najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał białego ognia. Rytuał białego ognia, moi drodzy, ma na celu przede wszystkim uwolnić ciebie od wszelkiego rodzaju klątw, uroków, złorzeczeń, podczepień energetycznych, ludzkiej zawiści, zazdrości i tego wszystkiego, co gdzieś tam blokuje ciebie na osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu. Więc jeżeli chcesz uwolnić się od pecha życiowego, niepowodzeń, porażek, chorób i tego wszystkiego, co gdzieś tam właśnie nie pozwala ci się cieszyć pełnią życia, pełnią szczęścia, to teraz właśnie przerwij tę złą passę, odetnij się od tego, co złe i już będziemy mogli działać. Także gorąco zapraszam, moi drodzy. Ten rytuał wykonuję tutaj w programie na żywo. Zachęcam tym bardziej, że właśnie warto wejść w ten nowy rok 2019 bez zbędnego balastu, bez zbędnych obciążeń. I zapraszam, moi drodzy, tym bardziej, że tak naprawdę dzisiaj w programie miało mnie nie być. I mówię zupełnie poważnie. Co prawda miałem program zaplanowany, ale no niestety rozłożyło mnie paskudne choróbsko. Do tej pory jeszcze walczę ze skutkami, ale na szczęście pozytywne myślenie i trochę współczesnej myśli farmaceutycznej sprawiły, że dzięki temu właśnie mogę być dzisiaj z wami, więc jak czasem gdzieś kichnę w trakcie programu albo będę musiał zmarknąć, to mam nadzieję, że mi wybaczycie i się nie obraźcie, bo naprawdę stawałem na rzęsach i to dosłownie i w przenośni, żeby razem z wami tutaj dzisiaj być. A ja widzę, moi kochani, mam pierwszy SMS i to ekspresowy, także już się za niego zabieram. Mamy tutaj SMS anonimowy. Pani D urodzona w czerwcu i pan A urodzony w marcu. Jak potoczy się nasza relacja? Czy on zakocha się we mnie, czy będzie uczciwy i wierny? Dobrze, to już sprawdzamy. Kolejna osoba w tym momencie już może wykręcać numer. Nasi doradcy w poradzie anonimowej także czekają na wasze telefony, także serdecznie zapraszam.
pani D i pan A. Pani D i pan A. I już sprawdzam, jak się ta relacja rozwinie, w jakim ona pójdzie kierunku. 700, 788, 400 to jest numer do mnie, więc już go wykręcaj, a ja już pani odpowiadam. Jeżeli chodzi o panią, to z pani strony rzeczywiście widać zauroczenie, widać zaciekawienie tą relacją. Natomiast jeżeli chodzi o pana A, on również jest panią zainteresowany. Natomiast w tym momencie karty pokazują, że potrzeba wam trochę więcej ekspresji, potrzeba wam trochę więcej energii, potrzeba wam trochę więcej działania. I to jest właśnie przede wszystkim to, co musicie zrobić, aby móc być razem i aby móc razem stworzyć związek. Karty w ogóle dają mi tutaj taki dość wyraźny sygnał, że jest między wami uczucie. On darzy panią uczuciem i on chciałby z panią być. On chciałby rozwijać znajomość z panią. Natomiast jest to mężczyzna, i to muszę lojalnie powiedzieć, który lubi czasem oglądać się na boki za innymi kobietami. Ale myślę, że to jest raczej takie niegroźne oglądanie się. Jeszcze dopytam. Ja pani powiem inaczej. To jest mężczyzna, który musi mieć troszkę swobody. I to nie chodzi o swobodę taką, żeby mógł gdzieś tam chodzić, zdradzać i robić jakieś takie niefajne rzeczy. Natomiast jest to mężczyzna, który musi czuć luz w związku. On nie może czuć presji. On nie może czuć tego, że jest kontrolowany, że jest sprawdzany, że gdzieś tam pani go inwigiluje, sprawdza, bo on wtedy momentalnie zacznie robić chociażby na złość takie rzeczy. Także tutaj musi pani o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o niego i jego podejście do waszej relacji, to na ten moment jest ono dobre, jest ono pozytywne i widać, że on chce. Natomiast ja bym się w dłuższej perspektywie zastanawiał, czy jest to dobry mężczyzna dla pani i czy jest to rzeczywiście taki człowiek, z którym powinna pani budować związek, bo w mojej ocenie to jest ktoś, kto przez pewien czas sobie pobędzie w relacji, a potem najzwyczajniej w świecie on się nudzi tą relacją i ją kończy. Dlatego tutaj o uczuciu można bardziej przy was mówić w kategorii takiego romansu, w kategorii takiego czegoś, nie chcę mówić z doskoku, ale takiej bliskości uczuciowej, emocjonalnej, ale w dalszym ciągu dla mnie nie jest to jakaś taka prawdziwa miłość. Nie jest to dla mnie taka relacja na 100%. I to właśnie daje się tutaj mocno wyczuć. Także jest jakiś opór i generalnie na ten moment jest ok. Na ten moment jest ok, ale w dłuższej perspektywie jednak niekoniecznie to musi być to. Także bardzo dziękuję za SMS-a, pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. Ja, moi drodzy, zapraszam do telefonowania, zapraszam do wysyłania SMS-ów. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy z tym, żeby na przykład wysłać do mnie SMS-a, czy nie możesz się dodzwonić, to skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym, powiedz mu, co się dzieje i na pewno tutaj operator dla ciebie znajdzie rozwiązanie. I słyszę telefon, pięknie. Dobry wieczór, tarocista Adrian, witam w Mocy Magii. Dobry wieczór, czy dzień dobry raczej. Witam moje pięknie. Imię Wanda. Tak, pani Wandziu. 19.3.45 data urodzenia. Tak. I panie Adrianie, czy ja mam jakieś podłączenie jeszcze? Bo kiedyś byłam oczyszczana, miałam płaszcz ochronny. Nie wiem przez kogo, bo to tak się na linię dodzwoniłam. I gdzieś koło 4 miesięcy było dobrze. A teraz znów z powrotem, nie wiem, to samo wraca, najbardziej nogi. Takie mam skrępowane. Dobrze, to ja już pani Wandeczko zobaczę, co tam się dzieje u pani na energetyce, jak to wygląda. Pani jest w ogóle... No ja mam taką jedną panią, która mi źle życzy i w ogóle taka pijawa. Ja się z nią nie spotykam teraz, ale... Czy wie pani co? Zło życzenie to jest jedno, ale to ja tu widzę przekleństwo. Pani ma... No ona przeklina. Pani ma dwa dość silne podłączenia energetyczne, bo zatem sporo takich brudów energetycznych, sporo takich ataków energetycznych, ale powiem pani, to nie tylko z jej strony, ale pani jest w ogóle bardzo wrażliwa energetycznie, więc pani gdzieś łapie te wszystkie brudy, które gdzieś tam krążą dookoła, które gdzieś tam niestety nie pozwalają nam cieszyć się pełnią życia i to jest właśnie podstawowy problem. Także na pewno już zaraz wykonamy uwagę
uwalniający rytuał białego ognia i ja panią pouwalniam od tego wszystkiego, co złe, szkodliwe, negatywne. Natomiast sugerowałbym, aby pani na przykład kupiła sobie kamień szlachetny. Na przykład kryształ górski albo ametyst. Któryś z tych kamieni. Mam pani? Kryształ górski, mam. A co, ile go pani myje? Jak jajko. No gdzieś co 2 czy co 3 dni, zależy jak przypomnę sobie tego pułka. Dobrze jest myć codziennie, a to jest na pewno kryształ górski, nie jakaś podróbka? Tak, bo ja kupiłam na straganie ezoterycznym. Dobra, to super. To ważne tylko, żeby codziennie go myć, bo niestety kryształ górski ładnie nam chłonie, ale to tak jak gąbka, czasem trzeba wycisnąć. Także już robimy uwolnienie. Także proszę sobie pani Wandzie usiąść wygodnie, nie krzyżować rąk i nóg, delikatnie, głęboko oddychamy. Nie myślimy o niczym, prawa ręka w górę. W tym czasie oczywiście czekam na kolejne SMS-y, na kolejne połączenia i już panią uwalniam. Mocą białego ognia uwalniam Wandę urodzoną. Ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości, odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia, odcinam podłączenia energetyczne od osób żyjących i nieżyjących, odcinam zawiść, odcinam zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii, odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują panią Wandę i uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I teraz uwaga, uwalniam Wandę od tego wszystkiego, co ją blokuje. I bardzo dziękuję pani Wandziu za uwolnienie. Bardzo proszę dzisiaj albo jutro białą świecę w intencji uwolnienia zapalić. Świeca musi się wypalić do samego końca. Także w nowy rok wchodzi pani już bez zbędnego balastu i bez zbędnych obciążeń. Także cieszę się, że mogłem pomóc. Czy jeszcze coś by pani potrzebowała ode mnie? Tą jedną panią taką właśnie mogłabym podać jej datę urodzenia. I nie, czy to ona tak naprawdę na mnie działa, bo ja wiem, że ona źle mi życzy, bo się dowiaduje po prostu. Uh-huh. A zresztą ona w oczy mi powiedziała, że mi się udowiedzi. Ludzie potrafią być podli, naprawdę. Podła, ona jest strasznie taka, no mściwa po prostu. Uh-huh. To pani daje, sprawdzimy. Ja nic nie zrobię. Proszę? To pani daje jej dane, sprawdzimy. 21.2.40 rok, czy słaba. Dobrze, i już patrzę, czy to ta osoba. W tym czasie oczywiście czekam na SMS-y ekspresowe, które błyskawicznie do mnie docierają i błyskawicznie na nie odpowiem. Pani Czesława, czy to ona pani szkodzi? Wie pani co? Tak, to jest osoba, która pani szkodzi. Jest to osoba, która rzuca pani po prostu, tak mówiąc, bardzo obrazowo kłody pod nogi. Mhm, tak. I ona bardzo źle pani życzy. Także to jest to. Mhm, to jest to. Bo czasem jest tak, że ktoś po prostu nam coś mówi, ale nie ma takiej siły sprawczej, a niestety ona jest taką osobą, że ma tą siłę sprawczą, także to, co powie, potrafi się zadziać, także będziemy tutaj jeszcze działać, ja sobie jeszcze tylko zanotuję, żeby trochę panią odciąć od niej, także uwolnienie jest zrobione, także proszę o tych świecach pamiętać, także bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Moi drodzy, pamiętajcie, że ja w trakcie programu nie jestem sam. Oprócz mnie także na telefony czekają nasi fantastyczni doradcy, którzy są zalogowani w trakcie programu w poradzie anonimowej. W tym momencie między innymi tarocistka Urszula czeka na twój telefon. Wykwalifikowana osoba, która ma ogromną wiedzę, ogromny dar, ogromne umiejętności. Także od wielu lat pomaga, od wielu lat doradza. Także również ty, drogi widzu, masz możliwość skorzystania z porady tarocistki Urszuli. Jest naprawdę wykwalifikowaną osobą. Także
Także, moi drodzy, kontaktujcie się i tak jak mówiłem, jeżeli są jakiekolwiek problemy z tym, żeby na przykład wybrać do mnie numer telefonu czy wysłać SMS-a, to skontaktuj się ze swoim dostawcą usług i sprawdź, co może być tego powodem. A ja, moi drodzy, czekam na kolejne połączenia, czekam na kolejne SMS-y. Jeżeli chcesz błyskawicznej porady na wizji, chcesz, żeby na przykład twój SMS od razu do mnie trafił, na przykład krępujesz się do mnie zatelefonować, wolisz wysłać do mnie SMS-a, to nic nie stoi na przeszkodzie. Masz możliwość skorzystania z ekskluzywnej porady tutaj na wizji, czyli masz możliwość skorzystania z SMS-a ekspresowego. SMS ekspresowy od razu do mnie trafia do studia, bez kolejki, bez czekania. W takim SMS-ie możesz zadać kilka pytań, możesz na przykład poprosić o uwolnienie, zadać pytanie. I teraz ze względu na to, że mamy mocno przybywający księżyc, pamiętajcie, moi drodzy, szkatułę mam ze sobą, złotą sztabę moją, czyli w rzeczywistości oczywiście jest to księga, złota księga, do której zapisuję was na rytuał bogactwa, więc jeżeli przy okazji chcesz jeszcze poprawić swoje finanse, polepszyć swoje finanse, no to serdecznie zapraszam. W ekspresowym SMS-ie masz taką możliwość. Również, moi drodzy, nie zapominajcie, że jest możliwość kontaktu z zagranicy. Zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z Niemiec dla naszych widzów mamy dedykowane numery telefonów, także również pod tymi numerami, kochani telewidzowie, możecie się ze mną kontaktować. Moi drodzy, nie zapominajcie również, że no, wielkimi krokami ani się obejrzymy. No już mamy 14 grudzień, praktycznie połowa miesiąca. Jeszcze 10 dni i Boże Narodzenie, święta Bożego Narodzenia. Ani po Bożym Narodzeniu to po prostu jak z bicza strzelił i witamy nowy rok 2019. Także warto dowiedzieć się, co ten 2019 przyniesie, czy to w miłości, czy to w pracy, czy to w finansach, jakie karty mają dla ciebie rady, wskazówki, sugestie, ostrzeżenia, prognozy, porady. Także rok 2019 wcale nie musi być dla ciebie trudny, wcale nie musi być skomplikowany, nawet jeżeli się takim zapowiada, także gorąco zapraszam. A ja, moi drodzy, przechodzę do SMS-a ekspresowego, kolejnego. Także widzicie, moi drodzy, porada za poradą, SMS za SMS-em. Ja chciałbym, żeby tak było przez cały program, także zapraszam już teraz. Napisała do mnie pani Agata, 2 marzec 67 i Darek, 23 sierpień 75. Co z nami będzie? Będzie inny men? No zobaczmy. Agata i Darek. Agata i Darek, już sprawdzamy. Agata i Darek. Także kolejna osoba już w tym czasie wybiera do mnie numer telefonu i zaraz będziemy mogli swobodnie porozmawiać. Z Darkiem, obawiam się, relacja się kończy. Karty pokazują między wami nawet nie tyle skłócenie, co jakieś takie tutaj odsunięcie się od siebie i to dość mocne. Karty pokazują, że to była przelotna fascynacja, która niestety się zakończy. Natomiast jeżeli chodzi o nowy związek, to dobrze intuicja pani podpowiada, że takowy będzie. I to będzie już taki związek konkretniejszy, bym powiedział, bo karty dają mi tutaj wyraźny sygnał, że około maja wchodzi pani w relację z mężczyzną, delikatnie od pani starszym, ale to nie będzie jakaś duża różnica wieku. I wychodzi mi tu człowiek, który trochę panią tak, nazwijmy to może brzydko, postawi do pionu. Karty w ogóle mówią, że pani jest jest pani dość niespokojną duszą i pani właśnie potrzebuje kogoś takiego, kto trochę wprowadzi w pani życie dystansu, spokoju, pokory, harmonii i dzięki komu będzie pani w stanie też w pełni się zaangażować w relacje i to tak na poważnie się zaangażować. Także jak najbardziej ta relacja się kończy, a w maju ja panią widzę w nowym związku, także będzie pani szczęśliwa. I tego życzę z całego serca. Gorąco pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. I ktoś wybierał numer, moi drodzy. 708, 700, 788, 400. I oczywiście również można wysyłać SMS-y klasyczne.
SMS klasyczny, czyli najtańsza forma kontaktu ze mną. Wysyłając SMS o treści moc, zadajesz pytanie i wysyłasz taki SMS na numer 7464 i również dostaniesz odpowiedź na swoje pytanie. Leokadia w poradzie anonimowej do Twojej dyspozycji. Fantastyczna wróżka, wszechstronna, także na każdy temat możesz z nią porozmawiać. A ja widzę kolejnego SMS-a anonimowego. Także tak jak mówiłem, moi drodzy, jeżeli chcesz dyskretnie, anonimowo się ze mną skontaktować, to nie musisz do mnie dzwonić. Wystarczy, że wyślesz do mnie takiego ekspresowego SMS-a. W SMS-ie wystarczy, że napiszesz słowo anonim, AN, i ja wtedy już będę wiedział, żeby żadnych Twoich danych nie czytać. I dzięki temu masz takie poczucie komfortu, że nikt Ciebie nie usłyszy, nie usłyszy Twojego głosu, nie rozpozna Cię i nawet z imienia, z daty urodzenia siebie nie skojarzy, bo ja wtedy żadnych danych szczegółowych nie podaję. I tutaj mamy panią A. Pani A się urodziła we wrześniu. Panie Adrianie, proszę o oczyszczenie. I tutaj mam ucięty. No to w takim razie już będziemy robić uwolnienie. Sobie już sprawdzę pani energetykę. Ale w ogóle w pani miejscu zamieszkania nie bardzo fajne, niezbyt fajne są energie. Widzę sporo takich tutaj zaburzeń. Ktoś panią przeklął. Przy pani jest niestety klątwa, pech życiowy i to już od dłuższego czasu pani towarzyszy. I też spore braki energetyczne, także wszystko to trzeba będzie pousuwać. Także droga pani, siadamy teraz wygodnie, nie krzyżujemy rąk, nie krzyżujemy nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, nie myślimy teraz o niczym, prawa ręka w górę, a ja panią już w tym momencie uwalniam, a ty, drogi widzu, w tym czasie możesz wykręcać do mnie numer. Mocą białego ognia uwalniam urodzoną ze wszelkich negatywnych energii. Przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne od osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, odcinam zazdrość. Neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują i uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam od tego wszystkiego, co ją blokuje. I bardzo dziękuję za uwolnienie i koniecznie dzisiaj albo jutro proszę białą świecę w intencji uwolnienia zapalić. I jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Niezbyt ciekawie wyglądało pani miejsce zamieszkania. Ewentualnie, jeżeli chciałaby pani jeszcze oczyścić miejsce zamieszkania, to proszę do mnie napisać w SMS-ie, podać mi adres. Ja oczywiście go nie będę odczytywał na wizji i chętnie pomogę. Pozdrawiam serdecznie i słyszę telefon. Dobry wieczór, tarocista Adrian. Witam w Mocy Magii. Dobry wieczór, Anna 09-07-68. Ja mam takie pytanie. W związku z tym, że czasami korzystam z takiej pomocy ezoterycznej, dwukrotnie już otrzymałam takie ostrzeżenie, żebym uważała na oszustwa, które mnie czekają. I chciałabym zapytać w tej kwestii, właśnie postawić karty, bo tak zbagatelizowałam to, a zaczyna mi to chodzić po głowie. W jakim mniej więcej czasookresie mam oczekiwać, powiedzmy, jakiegoś takiego sygnału, że ktoś mnie chce oszukać, jaka to miałaby być forma, od kogo? Tak, żebym, powiedzmy, miała to poczucie takiej ostrożności większej, tak? Bo raczej ufna jestem do ludzi. Więc jeżeli można coś na ten temat w tym kierunku sprawdzić, to byłabym wdzięczna. Oczywiście, że tak. Już będziemy patrzeć, jak to u pani wygląda. Tak, no pani jest trójeczką i to z 30 bardzo silną trójką, także pani jest bardzo ufna. 9-07-68. Czy ja jestem trójką na pewno? Bo zawsze myślałam, że jestem czwórką. Chyba, że ja źle policzyłem. 9, 7, 16, 26, 30. Tak, ma pani. Tak, ma pani rację. Ja źle policzyłem. Dobrze, że pani zareagowała. Tak, bo ja już tak z pośpiechu. 26. Nie, bo ja po prostu miałam zakodowane, że jestem czwórka. Tak. A i czwóreczki niestety też są ufne.
Też jest ich niestety taka cecha. Natomiast przez panią przemawia... Trójki są bardziej nieodpowiedzialne, a przez czwórkę przemawia wrodzona ostrożność. Więc nawet jakby coś tam się miało takiego wydarzyć, to pani będzie czujna i pani będzie to kontrolować i sprawdzać. Nie więc ja już... Zawsze. Ale pani jest raczej przezorna. Zaraz zobaczymy, co tam, o co tam chodzi, co to za ostrzeżenia były w stosunku do pani. Także ja w tym czasie czekam na kolejne połączenia, na kolejne SMS-y i już sprawdzamy pani Aniu, jak to wygląda u pani. Czy to jakaś osoba, którą znam? Czy to jest jakaś nowa osoba? Dobrze, to już sprawdzam. Proszę się na sobie skoncentrować i już wyciągam kartę dla pani. Rzeczywiście tutaj jest ostrzeżenie i to nie jedno, tylko nawet kilka. Przede wszystkim to są ostrzeżenia dotyczące jakichś dwa dokładnie. To są ostrzeżenia dotyczące jakichś takich, nie wiem, informacji, propozycji, czegoś takiego, co płynie do pani z daleka, z odległości. Czyli prawdopodobnie albo ktoś do pani zadzwoni z jakąś propozycją, albo ktoś do pani przyjdzie z jakąś propozycją, ktoś, kto będzie jakąś firmę reprezentował. I to z tego wynika, bo tu jest próba nakłonienia pani do podpisania jakiegoś dokumentu finansowego i ten dokument wcale nie będzie dla pani korzystny. I to jest problem. I to jest pokazane jako kwestia problematyczna, bo pani na tym może stracić. Dodatkowo też pani, tutaj wychodzi mi, że z daleka będzie szła informacja, nie wiem, czy już pani to dostaje, czy jeszcze nie, ale gdzieś ktoś usilnie panią będzie namawiał, nie wiem, czy na jakąś prezentację, czy na jakieś spotkanie, czy czegoś takiego i tam pani zostanie z jednej strony zmanipulowana, z drugiej wprowadzona w błąd i przez to może pani się, tak mówiąc brzydko, naciąć na coś, czego wcale pani nie potrzebuje. To jest jedna rzecz, a jeżeli chodzi o bliską osobę, no aż taka bliska, to może taka z pierwszej linii, to może osoba nie jest, bardziej z drugiej linii, jeśli chodzi gdzieś tam o otoczenie. Natomiast wychodzi mi tutaj mężczyzna, który będzie panią próbował przekonać, żeby albo mu pani pożyczyła pieniądze, albo żeby pani wzięła dla niego kredyt. Broń Boże, absolutnie nic z tych rzeczy. Absolutnie, bo to jest ktoś, kto przegra te pieniądze na czymś. Halo? I to jest właśnie... A kiedy mniej więcej czasookres? Czy to jest gdzieś wiosna? Z tym mężczyzną, o którym mówiłem, to jest na jesieni. To jest na jesieni. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie sytuacje, o których wcześniej wspomniałem, jedna będzie zaraz na początku roku gdzieś, a druga będzie w okolicach majówki albo po majówce. Tak jakoś pokazują mi tutaj karty ten przedział czasowy. W każdym razie szczególnie czujna musi być pani na jesieni, bo wtedy wychodzi mi, że trochę pani będzie miała takie osłabione samopoczucie i taka pani będzie bardziej obojętna na pewne sprawy i to jest pewnie to, o czym pani mówiła, że nie zawsze jest pani taka ostrożna, przezorna i dlatego właśnie szczególnie na jesieni, okolice dokładnie września, października, tak od połowy września do pierwszej połowy października karty przed tym przestrzegają. Także proszę być czujną i się nie dać. Także gorąco pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę, bardzo dziękuję. Także widzicie, moi drodzy, często los sam daje nam jakieś sygnały, wskazówki, ostrzeżenia. Być może właśnie dostajesz jasny, wyraźny sygnał, że coś się wydarzy, że coś się zadzieje i bagatelizujesz ten sygnał, a w rzeczywistości okazuje się, że faktycznie są powody do tego, żeby jednak mieć oczy dookoła głowy, żeby to kontrolować. Także serdecznie zapraszam również, moi drodzy, dzisiaj w programie w poradzie anonimowej nasza fantastyczna wróżka Danuta, czyli wróżka, która ma chyba, tak żeby wam nie skłamać, ponad 40-letnie doświadczenie, jeżeli chodzi o kładzenie kart. Także z wróżką Danutą na każdy temat można porozmawiać śmiało. Zapraszam, wróżka Danuta służy swoją radą, wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Wielu osobom już pomogła. Ma swoje grono zaufanych tutaj klientów, zaufanych widzów Mocy Magii, więc ty również możesz z jej porady teraz skorzystać. Tym bardziej, że jeżeli widzisz jej wizytówkę, oznacza to, że jest w tym momencie wolna, dostępna, zalogowana i bardzo chętnie na twój telefon
odpowie. Także polecam bardzo gorąco. Moi drodzy, ja czekam również na kolejne SMS-y, czekam na kolejne połączenia. Jeżeli chcesz, żeby twój ekspresowy SMS od razu trafił do mnie do studia, bez kolejki, bez czekania, to również masz taką możliwość. Wystarczy wziąć do ręki telefon i w treści SMS-a wpisać słowo moc, podajesz imię, datę urodzenia, pytania. Możesz zadać pytanie, poprosić o uwolnienie, możesz poprosić na przykład o wpisanie do Złotej Księgi na Rytuał Bogactwa i zobaczcie, moi drodzy, wchodzimy w nowy rok i jak dużo dobrego może się zadziać. Zobacz, otrzymujesz wróżbę, otrzymujesz uwolnienie, czyli wszystko to, co gdzieś tam na tobie ciąży, ciągnie ciebie na dół, nie pozwala ci osiągnąć szczęścia, nie pozwala ci osiągnąć spełnienia w życiu, to usuwamy i dodatkowo jeszcze możesz się zapisać na Rytuał Bogactwa i to wszystko za jednego ekspresowego SMS-a, także naprawdę, moi drodzy, warto z tego korzystać, bo możliwość jest fantastyczna, także Rytuał Bogactwa i to mogę wam zagwarantować, że dzięki temu, że wpisuję ciebie do mojej sztaby złota i potem jeszcze dodatkowo wykonuję ten Rytuał Bogactwa dla ciebie, on przynosi fenomenalne rezultaty. Bardzo wiele osób do mnie pisze na Facebooku czy gdzieś w inny sposób właśnie z takimi informacjami, że rzeczywiście to zadziałało, że rzeczywiście to się sprawdziło. Ja mam taki zwyczaj, moi drodzy, że każdy mój klient jest traktowany indywidualnie i u mnie priorytetem jest dyskrecja, więc u mnie ja się śmieję, że gorzej jak na spowiedzi, gorzej niż tajemnica bankowa, nic nie wypłynie, więc nawet jeżeli... Więc nawet ja nie robię takich wycinków waszych cytatów, tak, z waszych wiadomości, żeby się tam uwiarygadniać. Nie, bo ja cenię sobie prywatność moich klientów, osób, które korzystają z moich usług, dlatego też takich rzeczy nie wrzucam, a jeżeli naprawdę chciałbym, no to mam co wrzucać, bo rzeczywiście ten Rytuał Bogactwa już od dłuższego czasu wykonuję i naprawdę fantastyczne rezultaty on przynosi. I widzę kolejnego SMS-a ekspresowego, anonimowego. Pani M do mnie napisała, proszę o oczyszczenie syna A, urodzonego 8 kwiecień 80. Dobra, pełnego roku nie czytam, także już patrzę, co tam u syna A, jak u niego energetyka, ale pani syna ktoś przeklął, bo tu widać silne przekleństwo, on ma niestety też klątwy na sobie. Tutaj widzę sporo podczepień energetycznych, także też chłopak słaby w ostatnim czasie. Klątwy przede wszystkim u niego na życie osobiste, tu się coś nie układa. I też niestety kwestie finansowe mocno zblokowane. Także bardzo mi się to nie podoba, więc zaraz tutaj jemu pomożemy i ruszymy tą energię. Także w tym momencie ty wysyłaj do mnie kolejnego SMS-a ze swoim pytaniem, to będziesz następną osobą, której pomogę w studiu. I już robimy uwolnienie dla pana A. Siadamy wygodnie, nie krzyżujemy rąk ani nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, prawa ręka w górę i już uwalniam. Mocą białego ognia uwalniam urodzonego ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne od osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, odcinam zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują i uniemożliwiają mu osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam od tego wszystkiego, co go blokuje. I bardzo dziękuję za uwolnienie i bardzo proszę dzisiaj albo jutro, czyli ma pani cały piątek, całą sobotę, żeby białą świecę, białą zwykłą stołową świecę zapalić w intencji oczyszczenia Adry... No, musiałem wypowiedzieć imię, ale i tak się nikt nie domyśli, o kogo chodzi. Pani syna, żeby świeca się wypaliła do samego końca, to jest bardzo ważne. I on jeszcze dodatkowo przez okres około 2-3 miesięcy będzie mocno potrzebował wsparcia, bo u niego pokazują mi się tutaj jakieś perturbacje na płaszczyźnie uczuciowej, na płaszczyźnie emocjonalnej, więc trzeba będzie mu po prostu pomóc.
Także proszę posłuchać mojej rady, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Także bardzo serdecznie dziękuję za SMS-a, pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. Moi drodzy, za chwilę krótka przerwa. W trakcie przerwy oczywiście również można dzwonić, również można przesyłać SMS-y, także śmiało zapraszam. Wysyłaj ekspresowego SMS-a ze swoim pytaniem albo z prośbą o oczyszczenie, z prośbą o zapisanie na rytuał bogactwa na numer 92 544 i taki ekspresowy SMS do mnie wysłany od razu do mnie trafia. Także jeżeli w trakcie przerwy wyślesz do mnie takiego SMS-a, to zaraz po przerwie będę mógł do niego odpowiedzieć, a ja w tym momencie, moi drodzy, zapraszam na krótką przerwę.
Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo ciepło, bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w programie Moc Magii na kanale TVN7. Moi drodzy, ja się nazywam tarocista Adrian, jestem specjalistą od kart tarota, jestem specjalistą od kart klasycznych. Zajmuję się dla was numerologią i wykonuję różnego rodzaju zabiegi energetyczne oraz rytuały. Dzisiejszej nocy, moi drodzy, mam przyjemność gościć w waszych domach, odpowiadam na wasze pytania, rozwiązuję wasze życiowe problemy, rozwiązuję wasze życiowe dylematy, wskazuję drogę do szczęścia, wskazuję drogę do spełnienia w życiu, także serdecznie zapraszam. Zapraszam, moi drodzy, na wyjątkowe, noworoczne wróżby, wróżby się również świąteczne. Jesteśmy tuż przed świętami, także przygotowałem dla was właśnie taką wyjątkową, świąteczną wróżbę miłosną, polecaną szczególnie tym osobom, które albo w tym momencie są samotne i szukają tej miłości i chcą się dowiedzieć, kiedy ta miłość przyjdzie, a ponieważ jesteśmy tuż przed samymi świętami, no to, moi drodzy, miłość rośnie wokół nas, serca mamy coraz bardziej gorące, coraz większe, dlatego właśnie ten okres tuż przed samymi świętami jest genialny, żeby pytać właśnie o sprawy sercowe, aby pytać o sprawy uczuciowe. Także, moi drodzy, zapraszam do tego, żebyście właśnie telefonowali, żebyście wysyłali tutaj swoje zapytania drogą SMS-ową. Program nadawany jest na żywo. Jeżeli masz jakikolwiek problem z dodzwonieniem się tutaj do mnie albo z wysłaniem SMS-a, to od razu dzwoń do swojego operatora telekomunikacyjnego. Także gorąco polecam właśnie taką możliwość, moi drodzy, dlatego że właśnie całą dobę pracują infolinie operatorów, także wystarczy zadzwonić, powiedzieć, że jest taki i taki problem i na pewno w trakcie rozmowy tam konsultant po drugiej stronie pomoże ci znaleźć rozwiązanie. A ja pomogę znaleźć ci z kolei rozwiązanie twoich życiowych problemów, jeżeli nie układa ci się w życiu, masz problemy w miłości, czujesz, że ktoś na ciebie rzucił klątwę, urok, że ktoś ci złorzeczył, czujesz na sobie jakieś przekleństwo, ludzką zawiść, zazdrość, czujesz, że nie wiedzie ci się w życiu, nie układa ci się w życiu, czujesz, że cały czas masz w życiu pod górę, że ciąży na tobie jakiś taki zbędny balast, który ciebie mocno obciąża. To jest właśnie ten czas, ten moment właśnie, ta końcówka 2018 roku, żeby pozbyć się tego wszystkiego, co złe, szkodliwe, negatywne. Więc teraz, drogi widzu, masz taką możliwość, aby pozbyć się tego wszystkiego właśnie, co gdzieś tam ciebie w życiu blokuje, czy to w pracy, czy to w miłości, czy to w finansach. I ja wykonam dla ciebie najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał białego ognia. Jak widzicie, trzy białe świece płoną, każda z tych świec odpowiada za inną sferę twojego życia, czyli sfera uczuciowa, finansowa, zdrowotna. I co ważne, moi drodzy, biały kolor jest kolorem uniwersalnym, także doskonale zastępuje nam każdy inny kolor, więc ja nie muszę mieć tutaj kilkunastu różnych świec, wystarczą te trzy białe świece i ten uwalniający rytuał dla ciebie specjalnie wykonam. Dzięki temu rytuałowi pozbędziesz się obciążeń, tego wszystkiego, co ciebie blokuje, czyli choroby, niepowodzenia i wszystko to, co złe, to, co niedobre. Czyli też na przykład źli ludzie, toksyczni ludzie, jeżeli na przykład masz problemy z komunikacją międzyludzką, masz problem z tym, żeby na przykład zdać egzamin na prawo jazdy, masz problem z tym, żeby na przykład załatwić jakieś sprawy, to tutaj właśnie skorzystaj z tego uwolnienia i ja bardzo chętnie tobie pomogę. I zapraszam, moi drodzy, również z pytaniami, jeżeli masz konkretne pytanie, konkretny problem, konkretną sytuację, to pytaj, 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 tym bardziej właśnie, że przed tym nowym rokiem warto wiedzieć, co się wydarzy, co się zadzieje, na co zwrócić uwagę, także gorąco polecam. Jak się ze mną kontaktować? Bardzo prosto. Numery wszystkie macie na dole ekranu, a jeżeli chcesz dyskretnie, anonimowo zadać pytanie, to wysyłasz do mnie SMS-a ekspresowego. Taki SMS od razu trafia do mnie do studia, bez kolejki, bez czekania. W takim SMS-ie możesz zadać kilka pytań, możesz poprosić o uwolnienie, zadać pytanie i jeszcze dodatkowo poprosić o zapisanie do Złotej Księgi. A ja widzę, moi drodzy, w tym momencie, że czeka na mnie SMS, także już się za tego SMS-a zabieram. Czy Jan, urodzony 8 maj 55, da mi podwyżkę po jutrzejszej rozmowie? A szkoda, że osoba pytająca nie podała swojego imienia i swojej daty urodzenia. To też byłoby mi dużo łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, ale w takim razie zadziałamy. I zapytamy, czy Jan da podwyżkę. Czy Jan da podwyżkę jutro? Jutro, czyli podejrzewam, na piątkowej rozmowie.
To taka pora, że i mi się mylą, moi drodzy, dni. I już patrzymy, czy Jan da podwyżkę. Czy Jan nie poskąpi? Powiem tak, trzeba będzie się bardzo merytorycznie przygotować do dyskusji z panem Janem. Trzeba będzie trochę odpierać jego zarzuty, jego argumenty i coś przygotować takiego, co go trochę tak sprowadzi do pionu. Natomiast wychodzi na to, że da. Suma summarum da, ale mówię, trzeba posłuchać rady kart i trzeba będzie z nim trochę się rozmówić tak bardzo merytorycznie. Moi drodzy, dzwońcie, linia wolna. Czekam również na rodaków z Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, u was jest dopiero 1:42. Także moi drodzy, jeszcze wcześniej, jeżeli dopiero na przykład wróciłeś z pracy, albo na przykład obudziłeś się w środku nocy, nie możesz spać, coś ciebie trapi, coś nie daje tobie spokoju, to w takim razie prędziutko telefon w dłoń, komórkowy, stacjonarny, wybieraj numer i możemy rozmawiać. Ten numer, moi drodzy, specjalnie na wasze prośby uruchomiliśmy, zarówno ten brytyjski, jak i ten numer z Niemiec. Także, moi drodzy, to są specjalnie dla was numery, bo otrzymujemy od was bardzo dużo informacji, że właśnie w Niemczech, w Wielkiej Brytanii ogląda nas bardzo wiele naszych widzów, bo również można Moc Magii oglądać w internecie, ale ze względu na to, że numery do programu były dostępne tylko na terenie Polski, to specjalnie dla was, moi drodzy, aktywowaliśmy te numery zagraniczne. Także widzowie z Niemiec już dzwonią 0955 44 88 44, ale ja nie słyszę tu dzwonka telefonu w studiu, więc czekam być może na jedną osobę, która w tym momencie w Niemczech ogląda nasz program i chciałaby ze mną porozmawiać, chciałaby zadać swoje pytanie, chciałaby poznać swoją przyszłość. Czekam na osobę, która chciałaby skorzystać z najsilniejszego w Polsce uwalniającego rytuału Białego Ognia. Więc zapraszam, moi drodzy, naprawdę wyjątkowy program, wyjątkowa noc, dużo się dzisiaj dzieje, także warto w ten nowy rok 2019 wejść bez zbędnego balastu, bez zbędnych obciążeń, bez tego, co złe. Ja również, moi drodzy, nie jestem sam. Oprócz mnie przy programie dyżurują nasi fantastyczni doradcy. W tym momencie między innymi do twojej dyspozycji tarocistka Urszula, która świetnie kładzie karty, bardzo precyzyjnie odpowiada na pytania. Możecie zwracać się do niej z pytaniami na temat każdej dziedziny życia, zarówno uczuciowej, finansowej, zdrowotnej. Wiem, że bardzo wiele osób właśnie pyta Urszulę o kwestie dotyczące zdrowia, dotyczące pracy. Również bardzo wiele osób do niej dzwoni z pytaniami o związki, także w poradzie anonimowej można porozmawiać dłużej, bardziej dyskretnie, bardziej anonimowo, więc jeżeli masz jakiś problem z tym, żeby się połączyć, dodzwonić, to natychmiast dzwoń do swojego operatora telekomunikacyjnego i problem zostanie na pewno rozwiązany. Ja przechodzę do kolejnego SMS-a, kolejny SMS i to ekspresowy, moi drodzy, więc już do niego przechodzę. Do pana Adriana na wizji. Bardzo pana proszę o uwolnienie. Pani Alina, 22 lipiec 60. Dziękuję serdecznie. To ja, pani Alinko, bardzo serdecznie dziękuję za wiadomość i już się biorę za uwolnienie dla pani. Zaraz zobaczę, co się dokładnie u pani dzieje. Moi drodzy, każdy wysłany SMS ekspresowy trafia tutaj do mnie. Także pisz śmiało, moc twoje pytanie na numer 92 544 i dzięki temu ja od razu widzę od ciebie SMS-a i od razu, tak jak w przypadku pani Alinki, od razu mogę odpowiedzieć. Pani Alina, 22 lipiec 60 rok i już pani Alinko sprawdzam, jak pani energetyka. U pani trochę braków energetycznych, ma pani dość silne podczepienie energetyczne. Widać, że ktoś panią przeklął, widać, że ktoś pani zło rzeczy. Widać tutaj blokady w pani głowie, widać blokady w pani podświadomości, także trochę nie za bardzo się tutaj dzieje dobrze. Kolejna rzecz, która mi się też mocno nie podoba, to to, że pani ma coś podczepione pod nogi. I tutaj jeszcze jedna rzecz, a mianowicie trzeba będzie zwrócić uwagę na pęcherz moczowy, ogólnie drogi moczowe w ciągu najbliższych 3-4 tygodni, bo mocno tu jest też osłabiona energetyka. Ale na szczęście nic takiego strasznego, przerażającego, co by mogło naprawdę jakąś sporą krzywdę pani wyrządzić, ja tutaj nie widzę. Także już robimy, pani Alinko, uwolnienie. Proszę sobie usiąść wygodnie, nie krzyżować rąk, nie krzyżować nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, nie myślimy o niczym, prawa ręka w górę i już panią uwalniam.
Mocą białego ognia uwalniam Alinę urodzoną. Ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości, odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia, odcinam podłączenia energetyczne do osób żyjących i nieżyjących, odcinam zawiść, odcinam zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii, odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują Alinę i uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam Alinę od tego wszystkiego, co ją blokuje. I bardzo dziękuję za uwolnienie. I pani Alinko, dzisiaj albo jutro koniecznie białą świecę w intencji uwolnienia proszę zapalić i żeby świeca wypaliła się do samego końca. Także bardzo proszę o tym pamiętać. Wszystkiego dobrego, dużo pozytywnej energii dla pani i bardzo serdecznie dziękuję za SMS-a. I czekam, moi drodzy, oczywiście na kolejne SMS-y, czekam na kolejne połączenia, program nadawany na żywo, także z łatwością możesz się ze mną kontaktować. 700-788-400 to jest bezpośredni numer do mnie. Również nasi doradcy, tutaj ich wizytówki są cały czas widoczne z boku ekranu, także śmiało można się kontaktować, jeżeli chcesz dyskretnie, anonimowo, poza wizją porozmawiać, to do twojej dyspozycji jest teraz między innymi fantastyczna Leokadia, wróżka wszechstronna, ona i karty położy, i rytuał wykona, i oczyści, i doradzi, i pomoże, także po prostu kobieta orkiestra, także serdecznie zapraszam. Miłosna wróżba świąteczna. Co to takiego, moi drodzy? Coś wyjątkowego, co dla was dzisiaj przygotowałem. Bardzo wiele osób właśnie w tym okresie świątecznym, szczególnie osoby samotne, czują taką pustkę w sercu, czują takie niedowartościowanie, czują jednak brak tej drugiej osoby koło siebie, czują brak tej drugiej osoby w swoim sercu. Dlatego też, moi kochani, daję wam taką możliwość w tym magicznym okresie, ponieważ to jest czas właśnie tuż przed samymi świętami, że ta miłość rośnie wokół nas. My wszyscy mamy serca pełne miłości, serca gorące. To jest właśnie ten moment, kiedy właśnie doskonale karty nam odpowiadają na pytania dotyczące sfery osobistej. Także ja dzisiaj już miałem okazję się o tym przekonać. No przepiękne odpowiedzi były od kart. Bardzo rzeczowe, bardzo treściwe. Więc jeżeli na przykład teraz w tym momencie jesteś osobą samotną, szukasz tej miłości, pragniesz tej miłości, dążysz do szczęścia, dążysz do spełnienia w życiu, chcesz być szczęśliwym, to śmiało wybieraj numer do mnie i rozłożę dla ciebie karty. A jeżeli nie masz konkretnego pytania, możesz na przykład poprosić o drogę życia na rok 2019. Droga życia to mój autorski rozkład na uczucia, na finanse, na zdrowie. Także wiele cennych informacji ode mnie otrzymujesz. Rady, wskazówki, sugestie, podpowiedzi. Halo, moi drodzy, budzimy się. Mamy już 14 grudzień. Jeszcze nieco ponad 2 tygodnie i już się widzimy za rok. W 2019. A według prognoz, ja nawet tak sobie rozpisałem ten 2019 pod kątem numerologicznym, no to powiem szczerze, że on wcale łatwiejszy od bieżącego roku nie będzie. Przeciwnie. Może być więcej sytuacji kłopotliwych. Może być więcej sytuacji, w których coś się niepokojącego zadzieje. Dlatego nie czekaj na to, co się wydarzy. Nie czekaj na to, co przyniesie los. Tylko pozwól sobie pomóc. ...700-788-400 to jest bezpośredni numer tutaj do mnie. Ja, moi drodzy, czekam na kolejne SMS-y, czekam na kolejne połączenie. Oj, widzę kolejny SMS, już do niego przechodzę. Pan Dariusz do mnie napisał 5 czerwiec 77, partnerka honorata.
9 marzec 73. Jaki czeka nas związek? Zobaczymy, jak się między wami będzie układało Dariusz i Honorata. Ale to za chwilę, panie Darku, odpowiem, tylko najpierw odbiorę telefon. Dobry wieczór, tarocista Adrian. Witam w Mocy Magii. Dobry wieczór, Ewa. 9/1/60. Tak, pani prosiła o uwolnienie i drogę życia. Dobrze, to zaczniemy sobie, pani Ewuniu, od... A jakby się udało jeszcze w księgę złotą, tak? Dobra, to od razu wpiszę, żeby nie zapomnieć. Dobrze. To już sobie tutaj zapisuję, pani Ewa. 9 stycznia 60. Już pani Ewuniu patrzę, jak tam pani energetyka wygląda, co tam się dzieje, z czego panią trzeba pouwalniać. Aj, ale ma pani tego, widzę, trochę nazbieranego na sobie. Szczególnie okolice szyi, karku, tam ma coś pani podczepione. Ma pani bardzo silne przekleństwo, sporo złorzeczeń w ogóle w pani kierunku poszło. Klątwy na szczęście nie widzę, ale ma pani jakiegoś wampira energetycznego, ma pani działanie złego ducha. Także trzeba będzie to wszystko pousuwać. Także pani Ewuniu, siadamy sobie wygodnie, nie krzyżujemy rąk, nie krzyżujemy nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, nie myślimy teraz o niczym, prawa ręka w górę i już panią uwalniam. Mocą białego ognia uwalniam Ewę, urodzoną 9 stycznia 60 roku, ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne do osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują Ewę i uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam Ewę od tego wszystkiego, co ją blokuje. I bardzo dziękuję za uwolnienie. I pani Ewuniu, dzisiaj albo jutro koniecznie białą świecę, białą zwykłą stołową świecę w intencji oczyszczenia proszę zapalić. Natomiast jeżeli chodzi o rytuał bogactwa, on będzie wykonany w piątek w nocy, także cała sobota, cała niedziela, to żeby żółtą albo złotą świecę właśnie zapalić w intencji uwolnienia biała. I już patrzę na drogę życia, jeszcze dla pani zerkniemy, pani Ewuniu. Także ja w tym momencie, moi drodzy, czekam na kolejne połączenie, czekam na kolejne SMS-y również z zagranicy, moi drodzy. Także serdecznie zapraszam, korzystajcie, bo jest dzisiaj naprawdę łatwo się skontaktować. Pani Ewuniu, troszkę musi pani zatroszczyć się o swoje plecy, o swój układ kostny. W najbliższym czasie, około półtora miesiąca, również na górne drogi oddechowe zwracamy uwagę. I u pani też coś trochę z nogami może się odzywać, także na to uczulam. Jeżeli chodzi o sprawy osobiste, to proszę uważać na młodego mężczyznę, który coś będzie kombinował. On coś będzie kombinował na panią w okresie czerwiec-lipiec, także proszę być na to przygotowaną. Dodatkowo też mam wyraźną informację, że trzeba będzie trochę też zająć się swoim miejscem zamieszkania. Także tutaj akurat wychodzi to dość tak w miarę okej. Natomiast powiem pani, finansowo to będzie dosyć spokojny, bezpieczny rok. Wiem tak. Bez fajerwerków, bo ja tu fajerwerków jako takich nie widzę, natomiast wychodzi mi tutaj generalnie no raczej taki względny spokój. Przez panią przemawia generalnie rozsądek, także pani jest osobą dosyć przemyślaną, natomiast dwie propozycje jakieś finansowe pani dostanie. Jedna, ta, która będzie w pierwszej połowie roku, jak najbardziej będzie dobra, natomiast druga, która się pojawia około lipca, sierpnia, nie, do kosza, zdecydowanie do kosza. Także dużo pozytywnej energii przesyłam na uczucie, na finanse, na zdrowie, ochraniam, zabezpieczam i wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję. A ja, moi drodzy, oczywiście czekam na kolejne połączenia, czekam na kolejne SMS-y. Program jest nadawany na żywo, także w każdym momencie, w każdej chwili już teraz możesz się ze mną kontaktować. Jeżeli masz jakikolwiek problem z tym, aby do mnie się dodzwonić, aby wysłać SMS-a, to natychmiast skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym. Jeżeli nie wiesz, jaki jest numer, to weź na przykład rachunek telefoniczny ostatni i tam na pewno będzie podany numer na infolinię. Dzwoń i operator na pewno pomoże ci rozwiązać ten problem.
Dobrze, a ja wracam do SMS-a, moi drodzy, bo zacząłem go opracowywać, ale zadzwonił telefon, także śmiało, oczywiście kolejna osoba już może wybierać numer, żaden problem. Pan Darek pytał o partnerkę Honorata, jak dalej się ta relacja będzie rozwijała. Także już, panie Darku, sprawdzam, jak ta relacja wasza się rozwinie. Jak ta wasza relacja się rozwinie, pan Darek i pani Honorata. Pan Darek i pani Honorata. I już sprawdzamy. Powiem tak, jedno i drugie ma silny charakter i to jest problem. U was może być właśnie na tym poziomie problem z komunikacją, bo pani ma swoje, pan ma swoje zdanie, pana partnerka ma swoje zdanie i ciężko może być z tą nicią porozumienia. Natomiast powiem tak, być razem będziecie razem, mimo wszystko, nie nudzicie się ze sobą, to też w ogóle bez dwóch zdań. Karty dają mi tutaj dość wyraźny sygnał też, że okres najbliższych 3 miesięcy to jest dość taki, powiem szczerze, okres intensywnego rozwoju waszej znajomości, intensywnego rozwoju waszej relacji. Natomiast pyta pan, jaka was czeka przyszłość? Stabilna i bezpieczna. Bo będziecie razem, będziecie w związku. I co myślę też niezwykle istotne, to będzie szczęśliwy związek, tylko nie możecie za często, za dużo przenosić jakichś takich złych zachowań z pracy, stresów, nerwów z pracy do domu. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, nie mogą wami zawładnąć finanse, pieniądze. Nie może wami zawładnąć ten świat materialny. Także to jest w ogóle bezdyskusyjna kwestia. Ale widzę, że będziecie razem i ta relacja będzie kontynuowana po prostu. I będziecie szczęśliwi, spokojni i bezpieczni. I tego wam życzę z całego serca. Gorąco pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. A ja, moi drodzy, czekam na kolejne połączenia, czekam na kolejne SMS-y. Program na żywo, więc zapraszam. Łatwość jest dzisiaj przeogromna, żeby móc się skontaktować, więc śmiało można wybierać numer 700 788 400. To jest bezpośredni numer do mnie. Jeżeli chcesz, również możesz porozmawiać z naszymi doradcami w poradzie anonimowej, dyskretnie, anonimowo, poza wizją, bo wiem, że są osoby, które na przykład krępują się zatelefonować, a chcą porozmawiać koniecznie przez telefon. To właśnie od tego jest porada anonimowa i nasi wykwalifikowani doradcy, którzy bardzo chętnie na każde twoje pytanie udzielą odpowiedzi. Także serdecznie zapraszam. O, a ja widzę kolejny SMS ekspresowy. Napisał do mnie pan Paweł, 1 czerwiec 91. Ile będę miał dzieci? Jakie to będą dzieci? To znaczy ile dziewczynek i ile chłopców? No, panie Pawle, tarot to nie jest szwajcarski zegarek do wyznaczania konkretnych granic, konkretnych tutaj kwestii. Tym bardziej, że ciąża to jest energia dosyć taka ruchoma, zmienna. Rozmawiamy o czymś, czego tak naprawdę nie ma, więc nie ma tutaj jakiegoś takiego konkretnego punktu odniesienia, bo nie rozmawiamy o konkretnej osobie i jej problemie, tylko pytamy o dzieci, czyli energie, które nie istnieją. Ja się zapytam, czy karty nam pokażą coś takiego, jak to wychodzi, ale raczej bym się tutaj na takie pytanie cudu nie spodziewał, jeśli chodzi o odpowiedź. Zobaczmy, pan Paweł i ile będzie miał dzieci. Pan Paweł, ile pan Paweł będzie miał dzieci? Panie Pawle, wychodzi mi, że na trójce się zakończy, ale nie mam płci dziecka. Na pewno wśród tych dzieci będzie chłopiec, ale nic więcej panu nie powiem, bo nic więcej mi karty nie pokazują. Trójka dzieci i na pewno jeden chłopak wśród tej gromadki wesołej będzie. Także serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję.
I kolejny SMS ekspresowy również. Także widzicie, moi drodzy, ekspresowy SMS, porada za poradą, SMS za SMS-em. Także to mi się podoba właśnie w dzisiejszym programie, że tak chętnie korzystacie, że tak chętnie wysyłacie SMS-y, że tak chętnie telefonujecie. Łatwo się sprze ogromno, także zapraszam. A zresztą widzicie, moi drodzy, ja na SMS-y bardzo sprawnie odpowiadam. Zresztą znacie mnie z tego, że jestem bardzo dokładny, szczegółowy, precyzyjny i tak właśnie na pytania odpowiadam. Także już przechodzę do kolejnego SMS-a i oczywiście czekam na kolejne ekspresowe SMS-y. Jeżeli chcesz, żeby twoje pytanie natychmiast do mnie trafiło, to w treści SMS-a wpisujesz słowo moc, podajesz imię, datę urodzenia, pytania i taki SMS wysyłasz na numer 92544 i nie zapominajcie, moi kochani, że dzisiaj w programie wykonuję najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał białego ognia, także jest możliwość, aby uwolnić się od tego wszystkiego, co złe, szkodliwe, negatywne, także serdecznie zapraszam, bo program niezwykle wyjątkowy, tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia, dosłownie niewiele czasu nam zostało, tylko 10 dni do świąt, także to dobry czas to właśnie refleksji, przemyśleń i na to, aby pozbyć się zbędnego balastu w postaci pecha życiowego, niepowodzeń, klątw, uroków, ludzkiej zawiści, zazdrości, po prostu złych ludzi. Tego wszystkiego, co ciebie blokuje w każdej sferze życiowej. Trzy świece płoną. Każda z tych świec odpowiada za inną sferę twojego życia, sfera uczuciowa, finansowa, zdrowotna. Możesz także zapisać się do Złotej Księgi, już wam pokazuję, na rytuał bogactwa, więc jeżeli chcesz polepszyć swoje finanse, to zapraszam. A jeżeli chcesz tak ogólnie dowiedzieć się, jaki będzie dla ciebie rok 2019, to możesz poprosić o drogę życia na rok 2019 i wtedy wykonam dla ciebie mój autorski rozkład na uczucia, na finanse, na zdrowie, także wiele cennych informacji ode mnie także otrzymasz. Także gorąco zapraszam. Czas pędzi, moi drodzy, jak szalony. Już mamy parę minut po trzeciej. Dokładnie dwie na moim zegarze. Także zapraszam. I ja już przechodzę do SMS-a ekspresowego. Coś mi się tu samo nie odświeża, ale już do niego przechodzę anonimowo. Proszę o oczyszczenie i zdrowie. Pani M, urodzona w lutym. Dobrze, to już pani M sprawdzam. Pani M. I już patrzymy. No pani jakiś urok ciąży, to na pewno. I ktoś panią solidnie przeklął. Pani ma w ogóle dużo jakichś takich rzeczy wyniesionych po rodzinie, z domu rodzinnego obciążeń. I tutaj szczególnie po linii kobiecej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Tu pani mi się w ogóle też nie podoba energetyka w okolicach brzucha. Tu ma pani coś mocno podczepione, bo widać, że coś panią krzywdzi. Coś pani nie pozwala cieszyć się tym życiem w pełni, także mocno to widać. Dobrze, więc już robimy, droga pani M, uwolnienie i za chwilkę zobaczymy, jak ze zdrowiem. Proszę usiąść wygodnie, nie krzyżować rąk, nie krzyżować nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, nie myślimy teraz o niczym, prawa ręka w górę i już uwalniam. Ty w tym czasie wybieraj numer do studia. Mocą białego ognia uwalniam urodzoną ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne od osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują i uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam od tego wszystkiego, co ją blokuje. Sporo tego poszło. I bardzo dziękuję, droga pani, za uwolnienie.
I bardzo proszę dzisiaj albo jutro koniecznie białą świecę w intencji uwolnienia zapalić, aby ta świeca się wypaliła do samego końca. I już patrzę na zdrowie. Co u pani ze zdrowiem? I szybciutko czekam na kolejne SMS-y. Moc, twoje pytanie 7464 to jest SMS klasyczny. A jeżeli chcesz od razu odpowiedź i tylko ode mnie, to wysyłasz SMS na 92544. I już patrzę. Co my tutaj mamy u pani ze zdrowiem? Ogólnie, tak jak mówiłem wcześniej, ja mam brzuszne, ale też sprawy kobiece mi się nie podobają. Kwestie z tarczycą. U pani też trochę jakiś taki problem z przepływem swobodnym krwi w organizmie, więc to też w jakiś tam sposób panią blokuje. Natomiast generalnie wychodzi mi, że ze zdrowiem jakichś takich poważnych problemów nie ma. Ale brzuch, sprawy kobiece, to na pewno trzeba będzie w najbliższym czasie skontrolować, to dość mocno skontrolować. Brzuch, szczegółowo też pokazują mi się kwestie związane z jelitami przy pani, także to też będzie wymagało dość konkretnej kontroli, ale ogólnie mówię, nic takiego strasznego, niepokojącego nie widzę. Pani więcej płynów powinna pić i w miarę tutaj potrzeb, w miarę czasu oczywiście i dobrego samopoczucia, dobrze by było, żeby pani trochę się poruszała, także na to zwracam uwagę i ciśnienie kontrolujemy, także dużo pozytywnej energii przesyłam i wszystkiego dobrego. Dziękuję za SMS-a. O, i widzę kolejny, moi drodzy. Czeka, że już się za kolejnego SMS-a zabieram. W poradzie anonimowej tarocistka Urszula do waszej dyspozycji, moi drodzy, więc zapraszam. 700 788 441. Fantastyczna osoba, niezwykle ciepła, serdeczna, pomocna i bardzo chętnie na pewno pomoże tobie w każdej życiowej dziedzinie. Więc już zapraszam do kontaktu właśnie z tarocistką Urszulą. Ja biorę łyk wody i przechodzę do SMS-a kolejnego. To jest SMS anonimowy od pani W. Pani W się urodziła we wrześniu. Proszę o uwolnienie i oczyszczenie. To jest jedno i to samo, ale za moment do pani wrócę, tylko odbiorę telefon. Dobry wieczór, tarocista Adrian. Witam w Mocy Magii. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, poproszę imię. Danuta. I pani Danusiu, data urodzenia? 1.1.1963. O, to niebawem urodziny będą, pani Danusiu. No tak. 18, także kolejna rocznica 18 urodzin. Ja sobie to też zawsze powtarzam. Jak mogę pani 18 pomóc? Urodzin. Tak jest. Kolejna rocznica 18 urodzin. I tak od 18 roku życia sobie to powtarzam. Dobrze, pożartowaliśmy, a teraz poważnie. Jak mogę pomóc pani Danusiu? Chciałam się dowiedzieć, co mnie czeka w roku 2019. To znaczy o zdrowie, finanse i życie prywatne. Dobra, to już będziemy patrzeć. Już będziemy patrzeć. Pani Danusia i rok 2019. Co się wydarzy, co się zadzieje? Proszę się na sobie skoncentrować. Ja już patrzę, kolejna osoba już może wybierać numer, już wysyła SMS i sprawdzamy. Pani Danusia, rok 2019. Co przyniesie? Ale to u pani taka, widzę, niezła pustka w sercu, pani Danusiu. Nie, i to tak no, już trwa i trwa i trwa. I trwa. Powiem tak, rok 2019 będzie dla pani czasem na pewno dobrym. Dobrym, jeśli chodzi o kontakty i relacje międzyludzkie. Natomiast czy nastąpią jakieś zmiany na płaszczyźnie osobistej? I tutaj panią trochę może zaskoczę i powiem tak.
Tak, karty pokazują, że zmiany nastąpią, natomiast coś się zaczyna dziać od sierpnia, natomiast generalnie samo wejście w życie tych zmian, czyli pojawienie się kogoś konkretnego, to jest trzeci kwartał 2019 roku. Wtedy ze sprawą jakiegoś przyjęcia, jakiegoś spotkania w takim większym gronie, gdzie jest miła, fajna, przyjemna atmosfera, poznaje pani człowieka. Ten człowiek do 3-4 lata mniej więcej, różnica wieku między wami. I z tym człowiekiem właśnie najpierw wchodzi pani w bardzo luźny kontakt i później wchodzi pani w taką naprawdę fajną, trwałą, stałą relację. I to właśnie się pokazuje, także dla pani akurat rok 2019 będzie przełomowy w sprawach osobistych, a do tego czasu jeszcze trochę się podzieje, bo widzę w pierwszej połowie roku też dwie jakieś osoby będą zabiegały o pani względy, natomiast mi nie wychodzi, aby któraś z tych osób była na tyle ciekawa, na tyle wartościowa, żeby warto się z nią w relacje angażować. Także myślę, że szkoda czasu po prostu. Finansowo widać dosyć spore przypływy u pani, szczególnie od marca do kwietnia, także proszę być na to przygotowaną. Również rok 2019 niesie pewne zagrożenia, a mianowicie karty przestrzegają przed jakimiś takimi lekkomyślnymi decyzjami finansowymi, które może pani podejmować pod wpływem innych, pod wpływem jakichś manipulacji i to nawet nie do końca ze swojej winy, tylko po prostu gdzieś tam właśnie ktoś panią zbajeruje i na tej podstawie, czy przedstawi coś półfaktami i na tej podstawie coś takiego niepokojącego może się wydarzyć. Przy pani w ogóle zakup jakichś takich artykułów ozdobnych do okien, nie wiem, zasłony, rolety, coś takiego w przyszłym roku jest pokazane. Przy pani też w ogóle coś z jakąś, nie wiem, coś przy jakiejś ścianie, ale nie wiem, czy to w jakiejś puszce, czy z jakimś kablem, czy od jakiegoś kabla też coś będzie robione w przyszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to u pani plecy mi się nie podobają i to tak nawet bardzo mi się nie podobają. I u pani w zasadzie poza plecami, to czy jest coś takiego szczególnego, na co koniecznie trzeba by zwrócić uwagę? Okolice mniej więcej ramion. Te miejsca są dosyć wrażliwe. Dobrze by było, żeby pani też trochę bardziej szanowała i dbała o swoje drogi oddechowe, także proszę na to też koniecznie uwagę zwrócić. Także dużo pozytywnej energii przesyłam na uczucie, na finanse, na zdrowie. Ochraniam, zabezpieczam i wszystkiego dobrego życzę. Moi drodzy, ja w tym momencie zapraszam was na krótką przerwę. W trakcie przerwy oczywiście również można telefonować, również można wysyłać SMS, także zapraszam. Moc, twoje pytanie wysyłasz na 92 544, to jest SMS ekspresowy i taki SMS zaraz do mnie trafi. Także widzimy się, moi drodzy, dosłownie za parę chwil.
Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo ciepło, bardzo serdecznie w programie Moc Magii. Witam zarówno widzów TVN, jak i widzów TVN 7. Moi drodzy, ja nazywam się tarocista Adrian. Jestem specjalistą od kart tarota, jestem specjalistą od kart klasycznych. Zajmuję się dla was numerologią i wykonuję różnego rodzaju zabiegi energetyczne oraz rytuały. Nasz dzisiejszy nocny program oczywiście nadawany jest na żywo, także w każdym momencie, w każdej chwili już teraz możesz się ze mną kontaktować. Co ja będę dzisiaj dla was robił, moi drodzy? Oczywiście będę odpowiadał na wszystkie pytania. Jeżeli masz pytanie o uczucia, o finanse, o zdrowie, o swoją przyszłość, chcesz zapytać o swoich bliskich, chcesz zapytać o swoją rodzinę, to serdecznie zapraszam. Z wielką chęcią odpowiem na każde twoje pytanie, rozwiążę każdy twój życiowy problem. Także zapraszam już teraz do kontaktu. A tym bardziej, moi drodzy, że mamy okres totalnie przedświąteczny, 10 dni do Wigilii. Dlatego przygotowałem dla was wyjątkową, miłosną wróżbę świąteczną. Polecam ją szczególnie tym osobom, które są samotne, osobom, które szukają tej miłości. Okres przedświąteczny to jest czas, moi drodzy, kiedy miłość rośnie wokół nas. Czas, kiedy wszyscy mamy wielkie serca, pełne miłości, pełne pozytywnej energii. Dlatego właśnie w tym okresie bardzo fajnie jest pytać o sprawy sercowe, szczególnie właśnie jeśli szukasz tej miłości, ale również warto pytać o kwestie dotyczące ogólnie związku, tak, rozwoju związku, rozwoju relacji, szczególnie jeżeli coś niepokojącego w twoim związku się dzieje. Także serdecznie, moi drodzy, zapraszam, korzystajcie i pytajcie. Jak widzicie, trzy białe świece tutaj płoną. Co to oznacza? To oznacza, że będę wykonywał dla was najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał białego ognia. Ten rytuał ma na celu przede wszystkim uwolnić ciebie od wszelkiego rodzaju klątw, uroków, złorzeczeń, podczepień energetycznych, ludzkiej zawiści, zazdrości, blokad, pecha życiowego i tego wszystkiego, co gdzieś tam blokuje ciebie na osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu. Trzy białe świece płoną. Biały kolor jest uniwersalny, czyli zastępuje nam każdy inny kolor, więc nie muszę tu mieć kilku 10 świec w różnych kolorach, wystarczą te trzy duże białe świece. Każda odpowiada za inną sferę twojego życia, sfera uczuciowa, finansowa, zdrowotna. Także jeżeli tylko do mnie zadzwonisz i poprosisz o uwolnienie, to ja taki rytuał uwalniający dla ciebie wykonam. I dlatego, moi drodzy, warto korzystać z tego rytuału, bo jesteśmy tuż przed nowym rokiem. Jesteśmy praktycznie w połowie grudnia. Czas idealny, żeby pozbyć się tych właśnie wszystkiego rodzaju obciążeń, które uniemożliwiają ci bycie szczęśliwym, które uniemożliwiają ci osiągnięcie szczęścia, spełnienia, radości w życiu, harmonii, znalezienia dobrej pracy, szczęśliwego związku. Wszystko to, co gdzieś tam ciebie blokuje, zostaw za sobą w tyle. Pozbądź się tego wszystkiego, tych wszystkich chorób, niepowodzeń, klęsk życiowych, porażek. Zostawmy to w tyle. Odetnijmy to, wykonując ten rytuał, a zobaczysz, że po tym rytuale w nowym roku twoje życie zacznie na nowo nabierać blasku, na nowo poczujesz w sobie energię, chęć do działania, chęć do walki, chęć do bycia lepszym człowiekiem i zobaczysz, że to naprawdę wcale nie jest jakieś nie wiadomo jak mocno skomplikowane. Także już wybieraj numer, już wysyłaj do mnie SMS. A jeżeli nie masz konkretnego pytania, to możesz na przykład zapytać kart przykładowo o wszystko, co dla ciebie ważne, ale pytajcie też o mój autorski rozkład Drogę Życia. A ja słyszę telefon. Dobry wieczór, tarocista Adrian. Witam w Mocy Magii. Halo, dobry wieczór. Ja chciałem, byście mnie połączyli z Beatą Nowak. Czy jest to możliwe? Jeszcze raz, jakbym mógł prosić o powtórzenie pytania, bo nie bardzo zrozumiałem. Chciałem, żebyście mnie połączyli z Beatą Nowak. Czy to jest możliwe? No nie, proszę pana, nie w tym programie. Tarotista Adrian, witam na wizji w Mocy Magii. Ale widzę, pan się chyba nam rozłączył. Moi drodzy, ja mam taką prośbę gorącą do was. Jak już do kogoś dzwonicie, to sprawdźcie numer przed wybraniem numeru, bo ja tu akurat żadnej Beaty Nowak nie ma, także... Ale za to jestem ja, także gorąco zapraszam. Także już można dzwonić, już można pisać. 700-788-400 to jest numer do mnie. SMS-y moc, twoje pytanie wysyłasz na numer 92-544. To jest tak zwany SMS ekspresowy. Taki SMS od razu do mnie trafia do studia bez kolejki, bez czekania. Ja mogę od razu na takiego SMS-a od siebie odpowiedzieć. Więc szybciutko telefon w dłoń, wysyłaj takiego SMS-a.
i zaraz na niego odpowiem. Oprócz mnie przy programie także nasi fantastyczni doradcy dyżurują, bo wiem, moi drodzy, że na przykład są osoby, które gdzieś tam krępują się zadzwonić do programu. Ja to wszystko rozumiem. Od tego jest właśnie porada anonimowa i nasi fantastyczni, wykwalifikowani doradcy, którzy w tym momencie właśnie w trakcie trwania naszego dzisiejszego spotkania czekają na wasze telefony. Osoby, które bardzo chętnie udzielą odpowiedzi, porady, wsparcia. Także już z tego miejsca gorąco zapraszam do kontaktu ze mną. Ja w studiu i nasi doradcy w poradzie anonimowej. Także gorąco zapraszam. Zapraszam również widzów z Wielkiej Brytanii, zapraszam również widzów z Niemiec. Numery, drodzy Państwo, cały czas tutaj na dole ekranu się wyświetlają, te belki się zmieniają. Także jeżeli widzisz numer z Wielkiej Brytanii, zapisz go, wybieraj numer i zaraz rozmawiamy. I tak samo czekam, moi drodzy, na ekspresowe SMS-y, bo one są świetną alternatywą na przykład do połączeń telefonicznych. Jeżeli krępujesz się do mnie zadzwonić, nie chcę, żeby ktoś usłyszał Twój głos, to wystarczy, że wyślesz takiego SMS-a ekspresowego i już masz poczucie dyskrecji, a jeżeli w takim SMS-ie poprosisz o anonimowość, to wtedy żadnych Twoich danych czytać nie będę. Także piszcie śmiało, moi drodzy, a ja widzę, SMS na mnie czeka, ekspresowy, więc już do niego przechodzę. Coś mi się tu przywiesiło. O, mam anonimowo. Anonimowo pisze do mnie pani W, urodzona we wrześniu. Proszę o uwolnienie, oczyszczenie. To jest jedno i to samo tak naprawdę, natomiast uwolnienie jest silniejszym rytuałem, także już patrzę, droga pani, z czego panią trzeba uwolnić. Już to sprawdzam. Szybciutko, moi drodzy, kolejne SMS-y wysyłajcie, to zaraz będę na nie odpowiadał również. Również można dzwonić, linia wolna, czekam ja w studiu i nasi doradcy poza wizją. Pani W, pani ma niestety bardzo dużo złej, negatywnej energii rzuconej przez innych. Fałszywi doradcy, fałszywi ludzie. Tutaj w ogóle widzę jakaś taka demoniczna energia. Tutaj widzę permanentnie ktoś panią przeklął, także sporo takich naprawdę złorzeczeń widać koło pani, także trzeba będzie to wszystko pousuwać, bo też trochę takich, nawet nie trochę, sporo brudów energetycznych pani nazbierała, dużo takiego balastu zbędnego, który no ewidentnie trzeba wyrzucić, bo to wpływa bardzo negatywnie też na pani zdrowie, bo pani samopoczucie w tym momencie jest fatalne. Także już robimy uwolnienie, siadamy wygodnie, nie krzyżujemy rąk ani nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, prawa ręka w górę i już uwalniam. Mocą białego ognia uwalniam urodzoną ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne od osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują i uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam od tego wszystkiego, co ją blokuje. Bardzo dużo tego poschodziło, także bardzo proszę dzisiaj albo jutro, czyli cały piątek, całą sobotę ma pani na to, żeby białą świecę, białą zwykłą stołową świecę zapalić w intencji uwolnienia, żeby ta świeca wypaliła się do samego końca. Także bardzo dziękuję za SMS-a i pozdrawiam serdecznie. I już przechodzę, moi drodzy, do kolejnego SMS-a. I to jest SMS, widzę, ekspresowe, więc ekspresowo już do niego przechodzę. Kolejna osoba oczywiście w tym czasie również może dzwonić. Czekam w tym momencie, drogi widzu, na ciebie. Linia jest wolna, także z łatwością możesz się skontaktować. A jeżeli masz jakikolwiek problem z tym, żeby wysłać do mnie SMS, żeby do mnie zatelefonować, to od razu nie czekaj, tylko już teraz w tym momencie dzwoń do swojego operatora telekomunikacyjnego i powiedz, na czym polega problem i w trakcie rozmowy jak najbardziej twój problem będzie można rozwiązać. Także serdecznie polecam w przypadku, gdyby były jakiekolwiek problemy z połączeniem się ze studiem. Dobrze. I kolejny SMS ekspresowy, anonimowy. Pani A, urodzona we wrześniu. Pani Adrianie, odnośnie mojego ekspresowego SMS-a prosiłam o oczyszczenie domu. Miejscowość S, ulica na A, numer domu 31 oraz rytuał bogactwa. Pozdrawiam.
Ja również serdecznie pozdrawiam, także już wpisuję panią najpierw na rytuał bogactwa do Złotej Księgi. I zaraz będziemy dalej działać. Już jest pani zapisana. Rytuał bogactwa będzie w nocy z piątku na sobotę, także cała sobota, cała niedziela ma pani na to, żeby żółtą albo złotą świecę w tej intencji zapalić. I już wpisuję dom. Dobrze. Dom zapisałem, także również jutro w nocy będę wykonywał oczyszczenie domu. W zasadzie nic specjalnego w domu nie musi pani robić, natomiast jeżeli ma pani na przykład białą szałwię, czy kadzidło z białej szałwi, to może pani delikatnie okadzić każdy z pomieszczeń, natomiast nie jest to jakoś szczególnie wymagane, ale jeżeli jest taka możliwość, tak najbardziej zachęcam, bo to jeszcze dodatkowo pomoże, także i adres zapisany. To już tutaj mamy i słyszę telefon. Dobry wieczór, tarocista Adrian. Witam w Mocy Magii. Dobry wieczór. Ja chciałam się zapytać pana, panie Adrianie, mam przyjaciela i czy ja mogę na nim polegać? Helena, 28.07.48, a ten pan Karol, 28.09.51. Dobrze, to już będziemy patrzeć, pani Helenko, jak to wygląda między wami. Pani Helena i pan Karol. Pani Helena i pan Karol. Pani Helena i pan Karol. Proszę się skoncentrować na nim i już patrzę. Czy może pani na Karolu polegać? Pani Helena i pan Karol. Czy może pani na Karolu polegać? Powiem pani, to jest mężczyzna, który dużo w życiu doświadczył. To nie jest ktoś, kto sam wyjdzie z jakąś taką nie wiadomo jaką inicjatywą, natomiast wychodzi mi w kartach, że może pani na nim polegać. To jest człowiek uczciwy, człowiek lojalny, człowiek szczery przede wszystkim, także ja nie widzę, aby z jego strony miało panią jakiekolwiek rozczarowanie czy nieprzyjemność spotkać, także spokojnie może pani mu ufać i na nim polegać. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Ja również. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy życzę. Także widzicie, moi drodzy, każdy wieczór, każdą noc można rozpocząć dobrą wróżbą. Być może, nie wiem, nie możesz spać, być może gdzieś tam dręczył cię jakiś koszmar i się przebudziłaś. Dlatego jeżeli teraz jesteś przed telewizorem, to śmiało zapraszam, wybieraj do mnie numer i zadaj pytanie moim kartom. Sprawdzimy, co się wydarzy, co się zadzieje, na co musisz zwrócić uwagę, co jest ważne, co przyniesie nowy rok, bo nie oszukujmy się, już za paręnaście dni przywitamy nowy rok w Warszawie, na przykład na Placu Bankowym już widzę, rozkładają scenę pod Sylwester, który będzie transmitowany na antenie TVN-u, także moi drodzy, Sylwester zbliża się wielkimi krokami, także ani się obejrzymy, a już będziemy w nowym roku, który zawsze coś nowego przyniesie i to nie zawsze są wieści dobre, nie zawsze są to wieści przyjemne, dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się, co tobie konkretnie nowy rok przyniesie, to możesz poprosić na przykład o mój autorski rozkład, czyli o drogę życia na rok 2019. Ja wtedy rozkładam dla ciebie karty na uczucie, na finanse, na zdrowie, także wiele ważnych, cennych, istotnych informacji ode mnie z tego rozkładu otrzymujesz. Dobrze, a ja przechodzę do kolejnego SMS-a. Natalia, 1 lipiec 98. Jestem w ciąży, jest to 12 tydzień powie i mam uciętego SMS-a. Moi drodzy, a tyle razy wam mówię, żebyście przed wysłaniem sprawdzali SMS. Czy tam nie ma przypadkiem jakichś polskich znaków, czy czegoś, bo później niestety czasem zdarza się, że taki SMS jest ucięty. Także sprawdzajcie, moi drodzy, przed wysłaniem SMS-y i wtedy nie będzie żadnych problemów z ich wysłaniem. I niestety nie wiem, co ja mam tu dla pani sprawdzić. Zresztą i tak niewiele jestem w stanie zrobić bez pani w ciąży, a kobietom w ciąży kart się nie kładzie. Także ewentualnie pani Natalio, proszę się zastanowić, co by pani tu chciała ode mnie i proszę napisać. Dobrze, kolejny ekspresowy SMS, pani Marta.
Pani Marta, 24 wrzesień 80, Andrzej, 29 marzec 78. Czy będziemy razem i mamy wspólną przyszłość? Dziękuję i pozdrawiam, Marta. I już pani Marto sprawdzam. Pani Marta i pan Andrzej, czy będziecie razem i czy czeka was wspólna przyszłość? Pani Marta i pan Andrzej. Pani Marta i pan Andrzej. Zobaczmy. Oboje po przejściach jesteście i sporo się tu zadziało. Natomiast czy czeka was wspólna przyszłość? Powiem szczerze, pani Marto, czeka was bliska relacja, ale w mojej ocenie to nie będzie wspólna przyszłość. To nie jest mężczyzna, który chciałby budować przyszłość. To jest mężczyzna, który nie wybiega jakoś mocno w przyszłość myślami. Dla mnie to jest człowiek, który trochę za bardzo żyje tym, co jest tu i teraz. I dlatego właśnie tak z nim może być, a nie inaczej, że on momentami na przykład bardzo tak górnolotnie mówi, za chwilę się odsuwa, potem znowu milczy, potem znowu jeszcze coś innego i dlatego tak się dzieje, a nie inaczej z nim. To nie jest mężczyzna dla pani na życie, na pewno nie. To jest mężczyzna bardziej do takiego związku na chwilę, na jakiś czas. To jest ktoś, kto szuka przygód, to jest ktoś, kto szuka przyjemności i obawiam się, że to jest mężczyzna, który niestety nie będzie wobec pani wierny, nie będzie wobec pani lojalny, dlatego tutaj akurat odnośnie Andrzeja to karty mówią jasno i wyraźnie, że to akurat nie ten facet, ale żeby nie zostawiać panią z taką niezbyt fajną informacją, to karty od razu pokazują inną alternatywę. Około sierpnia nowa relacja przy pani. I to już będzie coś innego, coś stałego. Jeszcze się dopytam, może karty coś nam jeszcze więcej pokażą na ten temat, ale wychodzi mi ten sierpień. No nie, tylko mam pokazane, że sierpień i tutaj do czerwca ta relacja raczej z tym panem się zakończy. Także pani Marto, trzymam kciuki i proszę mieć na uwadze, że nie wszystko złoto, co się świeci, to jest raz, a dwa, czasem warto posłuchać kart i zresztą, co ja tu będę mówił, sama pani się o tym wszystkim powoli przekona. Pozdrawiam cieplutko, dużo pozytywnej energii dla pani. Dobrze, czekam moi drodzy na kolejne połączenia, czekam na kolejne SMS-y, program cały czas nadawany na żywo, więc śmiało można się kontaktować, 700 788 400 to jest bezpośredni numer do mnie, czekam na SMS-y zarówno klasyczne, czyli moc twoje pytanie wysyłasz na numer 7464, jak również SMS-y ekspresowe, taki SMS ekspresowy od razu trafia do mnie do studia bez kolejki, bez czekania, także z łatwością możesz się ze mną kontaktować, pisz śmiało. Taki SMS przeze mnie nazywany taką ekskluzywną poradą na wizji, dlatego że taki SMS raz, że trafia do studia bez kolejki, bez czekania. To po pierwsze. Po drugie, w takim SMS-ie możesz zadać kilka pytań, a po trzecie, w takim SMS-ie możesz poprosić o anonimowość. I ja wtedy żadnych twoich danych totalnie nie czytam. Także zachęcam szczególnie te osoby, które na przykład krępują się, żeby do mnie zatelefonować. Zachęcam te osoby, które na przykład wolą w ten sposób zadać pytanie, pisząc je. Taka możliwość jest, moi kochani. Także serdecznie zapraszam. Jeżeli tylko chcesz w taki sposób zadać pytanie, chcesz dyskretnie, anonimowo, to wystarczy w SMS-ie po słowie moc napisać anonim, AN i ja będę wiedział, o co chodzi. Wtedy żadnych twoich danych na pewno nie przeczytam, także masz gwarancję, że nikt ciebie nie skojarzy, że nikt ciebie nie rozpozna, także pisz śmiało. W poradzie anonimowej wróżka Leokadia, jeżeli chcesz na przykład z kolei porozmawiać z kimś poza wizją, to właśnie nasza fantastyczna Leokadia jest teraz dla ciebie wróżka wszechstronna, także gorąco polecam. A ja widzę kolejny SMS. Pani Hanna, urodzona
w styczniu. Czuję się słabo. Co mnie czeka? Czuję się słaba, co mnie czeka? Czyli pewnie tutaj w kontekście zdrowia pani chodzi. To już będziemy patrzeć, jak u pani ze zdrowiem. Pani Hania, jak ze zdrowiem? Pani Hania, jak ze zdrowiem? Linia wolna, więc cały czas można dzwonić, moi drodzy. Ja, widzicie, z nikim nie rozmawiam, więc czekam teraz na ciebie. Odpowiadam w międzyczasie pani Hani na SMS. Pani ma coś niedoleczone, niewyleczone z przeszłości i to jest w dużej mierze problemem. U pani mi się nie podobają sprawy hormonalne, sprawy kobiece. U pani mi się nie podobają kwestie z żyłami. I to jest problem. Poza tym bardzo dużo stresów przy pani, bardzo dużo nerwów, bardzo dużo takiej dekoncentracji tutaj widzę i to jest generalnie powód tego, że tak się dzieje koło pani, a nie inaczej, więc trzeba będzie z tym po prostu coś zrobić. Szkoda, że pani nie poprosiła o uwolnienie, bo pani potrzebuje na pewno takie, z jednej strony takiego odcięcia, a z drugiej strony takiego wzmocnienia energetycznego, więc jeżeli chciałaby pani, abym panią uwolnił, to proszę do mnie napisać i ja wtedy jak najbardziej takie uwolnienie wykonam. Gdyby był jakiś problem z wysłaniem ponownie SMS-a, to proszę od razu się skontaktować ze swoim operatorem komórkowym i tam operator na pewno zaradzi. Ale na pewno potrzebuje pani zabiegu, bo ma pani obciążeń całkiem sporo, także to nie tylko same kwestie zdrowotne, fizyczne, ale również takie bardziej energetyczne. Dobra. Moi drodzy, witam wszystkich tych, którzy być może dopiero teraz zasiedli przed telewizorami. Moim imieniem ja się nazywam Tarocista Adrian, jestem specjalistą od kart tarota, jestem specjalistą od kart klasycznych, zajmuję się dla Was numerologią i wykonuję różnego rodzaju zabiegi energetyczne oraz rytuały. Nasz dzisiejszy program oczywiście nadawany jest na żywo, także w każdym momencie, w każdej chwili, już teraz możesz się ze mną kontaktować. Numery do studia cały czas widoczne na belkach u dołu ekranu, także zapraszam. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą poznać swoją przyszłość, wszystkich tych, którzy chcą na przykład dowiedzieć się, jaki będzie rok 2019, czy to w miłości, czy to w finansach, czy to w zdrowiu, ale również jeżeli nie wiedzie ci się w życiu, nie układa ci się w życiu, masz problemy, czujesz, że los rzuca ci jakieś kłody pod nogi, czujesz, że nie wszystko idzie po twojej myśli, to masz możliwość skorzystania z najsilniejszego w Polsce uwalniającego rytuału białego ognia. Trzy białe świece płoną, każda z tych świec odpowiada za inną sferę twojego życia, także chętnie pomogę ci uwolnić się od tego wszystkiego, co złe, szkodliwe, negatywne, więc zapraszam. Warto wejść w ten nowy rok bez zbędnego balastu, bez zbędnych obciążeń, tylko po prostu wejść pełną piersią, bez tego, co złe, szkodliwe, negatywne. Także dzisiejszej nocy właśnie jest możliwość, aby pozbyć się ograniczeń, pozbyć się chorób, tego, co blokuje ciebie, czy to w miłości, czy to w finansach, również w zdrowiu, ale również dzisiejszej nocy, moi drodzy. Jak widzicie, mam swoją sztabę złota, która w rzeczywistości jest moją złotą księgą, do której zapisuję wszystkie chętne osoby, które chcą skorzystać z rytuału bogactwa. Zapisuję wszystkie te osoby, które chcą poprawić swoje finanse, polepszyć swoje finanse. Dlatego już teraz, moi drodzy, z tego miejsca gorąco zapraszam do kontaktu. Łatwość jest dzisiaj przeogromna, żeby się skontaktować. Nie wierzysz? To wybieraj numer i zaraz porozmawiamy. A ja widzę, że na mnie czeka SMS, moi mili, więc już do niego przechodzę. I żeby nie było, to jest SMS ekspresowy. Czy już do niego przechodzę? Anonimowo. Pani A, urodzona w grudniu. Witam. Proszę o informację, co przyniesie nowy rok. Proszę o uwolnienie i wpisanie do Złotej Księgi. Pozdrawiam serdecznie, A. Ja również serdecznie pozdrawiam i już wpisuję na początek. Także widzicie, moi drodzy, mówiłem o Złotej Księdze i od razu pani chętna. Więc już wpisuję pani. Hmm.
Już jest pani zapisana do Złotej Księgi, że rytuał bogactwa będzie w piątek w nocy wykonany, także cała sobota, cała niedziela, żeby żółtą albo złotą świecę zapalić. I już sprawdzam pani energetyka, jak pani mi tutaj wygląda. Energetykę ma pani, powiem szczerze, nie najgorszą. Tutaj jedynie co, no to trochę takich brudów energetycznych pani nazbierała. Tutaj widzę stresów, nerwów, napięć, jakichś takich blokad w pani głowie, a tak poza tym to nic takiego strasznego, złego przy pani nie widać, także już robimy uwolnienie. Proszę sobie usiąść wygodnie, nie krzyżować rąk, nie krzyżować nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, nie myślimy o niczym, prawa ręka w górę i już uwalniam. Mocą białego ognia uwalniam urodzoną ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne do osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, odcinam zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam od tego wszystkiego, co ją blokuje. I bardzo dziękuję za uwolnienie i bardzo proszę dzisiaj albo jutro białą świecę koniecznie w intencji uwolnienia zapalić. I już patrzę dla pani na rok 2019. I szybciutko kolejna osoba już może dzwonić, moi drodzy, w trakcie porady. Wtedy jest najłatwiej, także wykręcaj numer i zaraz będziemy rozmawiać. A jeżeli wolisz do porady anonimowej, to Leokadia teraz wolna, więc zapraszam. Zobaczmy. Musi pani uważać na ludzi dookoła siebie, bo mam pani sporo ludzi takich dwulicowych, fałszywych, którzy niestety mogą tutaj nieźle pani namieszać i mogą tutaj nieźle tutaj kręcić różnych problemów koło pani osoby. Także na to uczulam. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2019, powiem tak, mnie się tutaj w kartach pokazuje ten rok jako czas raczej taki finansowo stabilny, jako taki finansowo bezpieczny, natomiast duża presja w życiu zawodowym, duża presja, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, bardzo ważne, nie może pani podejmować decyzji pod wpływem presji, pod wpływem impulsu, bo niestety jedna, dwie takie decyzje podjęte, ok, może to jakoś ujdzie, ze względu na to, że jakoś to się tam rozejdzie po kościach, natomiast więcej takich sytuacji będzie powodowało to, że pani po prostu będzie podejmowała błędne decyzje, złe decyzje i z tego powodu właśnie może pani mieć problemy, także na to uczulam i na to też uwagę zwracam. Jeżeli chodzi o kwestie osobiste, tutaj widzę, że trochę jest pani za bardzo oszukiwana, trochę za bardzo też mamiona pewnymi rzeczami. Powinna pani trochę bardziej realnie spojrzeć na pewne kwestie, bo niestety widać tutaj manipulacje ze strony osoby, która jest przy pani. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to mam pokazane, żeby na gardło, krtań, zatoki zwrócić uwagę w najbliższym czasie. I w nowym roku, najlepiej gdzieś tak w pierwszym kwartale, aby zrobiła sobie pani kontrolne badania. Całościowe takie kontrolne badania i tu jeszcze coś z jakimiś witaminami mi się pokazuje. Dużo pozytywnej energii przesyłam na uczucia, na finanse, na zdrowie, ochraniam, zabezpieczam i wszystkiego dobrego życzę, ale ogólnie 2019 bardzo taki pracowity rok. Łyk wody. Dobry wieczór, tarocista Adrian. Witam w Mocy Magii. Halo. Halo, dobry wieczór. W czym mogę pomóc? Proszę pana, ja chciałem się zapytać o moją, no po prostu moją miłość na... Czy znajdę po prostu drugą swoją połówkę? Dobra, będziemy patrzeć. Poproszę pana imię. I prosiłbym o oczyszczenie. Dobrze.
To już będziemy działać. Poproszę pana imię. Dawid. I data urodzenia? 11 lipca 1993 rok. Dobrze, panie Dawidzie, to zaczniemy sobie od uwolnienia. Ja najpierw zobaczę, jak pana energetyka wygląda. Pan się trochę za bardzo niewłaściwymi osobami otacza, panie Dawidzie, także musi pan zweryfikować swoje otoczenie, swoich ludzi, którzy są koło, ludzi, którzy są ogólnie koło pana, bo tutaj trochę takiego zamętu się pokazuje i trochę takich uderzeń, nieżyczliwości w pana kierunku. Także to jest w ogóle podstawowa sprawa. Poza tym tak, przy panu widać jakąś klątwę po rodzinie. Złorzeczeń trochę pan ma. I tutaj jakiś pech panu towarzyszy od nie tak długiego okresu czasu. Także już robimy uwolnienie i zaraz będziemy patrzeć na pana sprawy sercowe. Dobrze. Siadamy teraz wygodnie, nie krzyżujemy rąk, nie krzyżujemy nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, prawa ręka w górę i już pana uwalniam. Mocą białego ognia uwalniam Dawida urodzonego 12. Ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne od osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują Dawida i uniemożliwiają mu osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam Dawida od tego wszystkiego, co go blokuje. I bardzo dziękuję za uwolnienie, panie Dawidzie. Dzisiaj albo jutro białą świecę proszę zapalić. I już sprawdzam, kiedy w pana życiu zagości miłość. Już sprawdzamy, panie Dawidzie, kiedy w pana życiu zagości miłość, pan Dawid. Pan trochę za lekko podchodzi do poszukiwań i to jest problem. Natomiast między czerwcem a sierpniem widzę, że pan poznaje osobę. Poznaje pan osobę za sprawą jakiegoś mężczyzny o ciemnych włosach. On tutaj coś sprowokuje, coś zrobi i przez to właśnie pan poznaje osobę. Gdzieś trochę poprzez jakiś taki wyjazd, gdzieś poprzez odległość, gdzieś poprzez przemieszczenie się w takich okolicznościach mam to pokazane. Ale będzie. Między czerwcem a sierpniem jak najbardziej ta miłość do pana przychodzi. I to będzie osoba, o której za wiele powiedzieć nie będę w stanie, poza tym, że będzie trochę w odległości w stosunku do pana i poza tym, że wiekiem też będzie w miarę zbliżona ta osoba do pana. I jedyne co do włosy, jakieś takie brązowawe, rudawe, coś w te odcienie mi się tutaj pokazuje. Także bardzo serdecznie dziękuję za telefon, pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. I przechodzę do kolejnego SMS-a. Napisała do mnie pani Małgosia, 12 sierpień 78, czy wygram w lotto? Dobrze, zobaczmy, pani Małgosia, czy pani wygra w lotto? Ja się koncentruję na pani i już sprawdzamy, czy pani wygra w lotto. Czy pani wygra w lotto? Tak, wygra pani. Wygra pani na jesieni, ale to będzie jakaś taka nagroda do 1000 zł. Tak pokazują karty. I tak też pani odpowiadam, że będzie wygrana, jak najbardziej. Być może za jakiś czas, w późniejszym czasie będzie jakaś większa wygrana, bo skoro już szczęście pani dopisze, to już jest klucz do sukcesu, ale to dopiero na jesieni przyszłego roku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I już przechodzę do kolejnego SMS-a. I cały czas, moi drodzy, oczywiście możecie wysyłać kolejne
Kolejne SMS-y. Cały czas można do mnie telefonować. Witam wszystkie te osoby, które dopiero teraz zasiadły przed telewizorami. Moi mili, ja się nazywam Tarocista Adrian. Jestem specjalistą od kart tarota, jestem specjalistą od kart klasycznych. Zajmuję się dla Was numerologią i wykonuję różnego rodzaju zabiegi energetyczne oraz rytuały. Nasz program nadajemy na żywo, także w każdym momencie, w każdej chwili, już teraz możesz się ze mną kontaktować. Numery do studia cały czas widoczne na belkach u dołu ekranu, więc zapraszam. Zapraszam zarówno do telefonowania, jak i do wysyłania SMS-ów. Zapraszam na miłosną wróżbę świąteczną. Szczególnie właśnie teraz, moi drodzy, w okresie przedświątecznym warto jest się skontaktować, warto jest zapytać, kiedy ta miłość przyjdzie. Szczególnie jeżeli jesteś osobą samotną, szczególnie jeżeli właśnie szukasz tej prawdziwej, pięknej miłości. To właśnie przed świętami, ten czas, kiedy dzielimy się radością, jest na to idealny. Także zapraszam i nie, pamiętajcie, moi drodzy, również najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał białego ognia. Także trzy białe świece płoną i dzięki temu właśnie masz możliwość skorzystania z najsilniejszego uwolnienia, także zarówno w sferze uczuciowej, finansowej, jak i zdrowotnej. Także gorąco zapraszam. Kolejny SMS widzę. Kolejny SMS. Anonimowo, pani E urodzona w sierpniu i pan M urodzony w maju. Czy on jest wierny? Jak z finansami? Dziękuję. To ja dziękuję za wiadomość i już sprawdzam. Pani E i pan M. Pani E i pan M. Pani E i pan M. Czy on jest pani wierny? Trochę lekko do życia podchodzi. On ma trochę za dużo stresów, nerwów i on trochę może odreagowuje. To nie wiem, czy to w alkoholu, czy w jakichś rozrywkach, czy jakichś przyjemnościach, ale wychodzi mi w kartach, że jest wierny. Także tutaj akurat nie musi się pani jakoś znacząco martwić. Także tym się proszę nie denerwować, bo akurat karta lojalności wychodzi. I pyta pani jeszcze, jak z finansami. Zobaczmy. Pani E i finanse. Pani E... finanse. Pani E i finanse. Finanse u pani w ostatnim czasie trochę za bardzo uciekające były. Pani powinna znaleźć sobie kogoś, kto pani trochę, kogoś, kto panią trochę pokieruje w tych finansach, bo pani potrzebuje jednak jakiejś takiej osoby, która byłaby dla pani wsparciem. Natomiast obawiam się, że najbliższe miesiące wcale jakieś super, hiperfinansowo nie będą. Dopiero koło października jakaś taka stabilizacja, jakieś takie uspokojenie się tutaj w tych finansach. Natomiast do tego czasu, no niestety, trochę takiej rewolty, trochę takiego tutaj biegania, skakania wokół tego i dużo nerwów, napięć, stresów. Także sytuacja finansowa przez pierwsze trzy kwartały praktycznie niekoniecznie. Niekoniecznie. Dopiero na koniec roku to się trochę uspokaja. Także bardzo dziękuję za SMS-a i pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. I kolejny SMS, anonim. Dobrze, zaraz do tego SMS-a przejdę. Moi drodzy, my powoli będziemy kończyć program na TVN7, także widzów siódemki zapraszam, aby się przełączyli teraz już w tym momencie na główną antenę TVN-u i na głównej antenie TVN-u po dosłownie
krótkiej przerwie wracamy z programem, ale będziemy już tylko na głównej antenie TVN-u, także widzowie siódemki już możecie zmieniać kanał. Na TVN-ie jest dokładnie to samo, co w tym momencie leci na TVN-7, czyli Moc Magii razem ze mną i razem z wami. Także zapraszam, przełączamy się na TVN, a ja wracam do SMS-a. Anonim. Moja żona mnie zdradza, mam dowody, powiedziałem jej o tym dziś i wyszła i pojechała do tego gościa. Jutro mamy rozmowę, co z tego wyjdzie, będziemy... I ucięło nam SMS-a, proszę sprawdzajcie, moi drodzy, przed wysłaniem SMS-y, bardzo was o to proszę. Dobrze, to zobaczmy, jaki będzie wynik tej rozmowy. No ja tu nie mam ani imion, ani dat urodzenia, więc trudno, żeby ten SMS nie był anonimowy. Ale zobaczmy, co z tej rozmowy wyniknie. Proszę, domyślam się, że pan tutaj ogląda, więc proszę się skoncentrować i ja już sprawdzam. No, pan wygarnął tak naprawdę prawdę prosto w oczy. Powiem panu tak, efekt tego będzie taki, że będziecie próbowali się dogadywać. Znaczy ona będzie próbowała szukać jakiegoś takiego rozwiązania, ale generalnie wychodzi mi, że nie do końca. Obawiam się, że to jednak jest relacja, która się zakończy, zamknie, mimo tego, co byście nie robili. Także to się raczej chyli ku końcowi po tym, co się zadziało, bo pana żona obecna nie podchodzi do tego poważnie. Także bardzo dziękuję za SMS-a. Moi drodzy, widzom TVN7 dziękuję, widzów TVN-u zapraszam po krótkiej przerwie ponownie do oglądania, także w trakcie przerwy czekam na SMS-y. Moc, twoje pytanie wysyłasz na numer 92544. Także widzom siódemki mówię dobranoc i zapraszam po przerwie do TVN-u za chwilkę dosłownie.
Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo ciepło, bardzo serdecznie w ostatniej już części naszego magicznego spotkania w programie Moc Magii na kanale TVN. Moi drodzy, ja się nazywam tarocista Adrian, jestem specjalistą od kart tarota, jestem specjalistą od kart klasycznych, zajmuję się numerologią i wykonuję dla was różnego rodzaju zabiegi energetyczne oraz rytuały. Moi drodzy, nasz dzisiejszy program oczywiście nadawany jest na żywo. Także w każdym momencie, w każdej chwili już teraz można się ze mną kontaktować. Numery do mnie do studia cały czas są widoczne na belkach u dołu ekranu, także już teraz z tego miejsca gorąco zapraszam. Co ja dzisiaj robię? Oczywiście odpowiadam na wszystkie pytania dotyczące przyszłości, więc jeżeli chcesz zapytać o uczucia, o pracę, o finanse, o zdrowie, to już teraz z tego miejsca możesz się ze mną kontaktować i pytaj. Zapytaj, kiedy znajdziesz miłość, zapytaj o swój związek, być może partner ciebie zdradza, okłamuje, oszukuje albo masz takie podejrzenia, rozwij swoje wątpliwości albo utwierdź się w swoim przekonaniu, bo warto wiedzieć po prostu tak, na czym się stoi. Pytajcie, moi drodzy, o pracę, o finanse. Może chcesz zmienić pracę, może chcesz założyć własną działalność, może na przykład chcesz porozmawiać z szefem o podwyżce i zastanawiasz się, czy to dobry czas, czy to dobry moment. Może liczysz na jakiś awans i też chcesz dowiedzieć się, kiedy to nastąpi. Także pytajcie, moi drodzy, to są bardzo ważne kwestie dotyczące waszego życia. Moi mili, również pytajcie o zdrowie. Zdrowie mamy jedno. Ja co prawda zawsze powtarzam, że lekarzem nie jestem, więc nikogo leczyć nie będę, ale zawsze w kwestiach zdrowotnych bardzo chętnie mogę doradzić, podpowiedzieć, coś zasugerować, na co zwrócić uwagę, na co uważać. Również pytajcie, moi drodzy, o sprawy takie dotyczące bezpośrednio roku 2019. Jeżeli nie masz konkretnego pytania, to po prostu możesz zapytać o swoją drogę życia w 2019 i ja wtedy rozkładam dla ciebie karty na uczucia, na finanse, na zdrowie, także wiele cennych, praktycznych, ważnych informacji ode mnie otrzymujesz, także już z tego miejsca gorąco zapraszam, wykręcaj numer i zaraz będziemy rozmawiać, także śmiało zapraszam. Moi drodzy, i nie zapominajcie, dzisiaj w programie również wykonuję najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał białego ognia, więc jeżeli chcesz uwolnić się od wszelkiego rodzaju klątw, uroków, złorzeczeń, podczepień energetycznych, ludzkiej zawiści, zazdrości, tego co gdzieś tam blokuje ciebie na osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, to śmiało bierz telefon, wybieraj numer i ja taki najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał dla ciebie wykonam. Jak widzisz, trzy białe świece płoną. Każda z tych świec odpowiada za inną sferę twojego życia, czyli sfera uczuciowa, finansowa, zdrowotna. Ten rytuał ma na celu uwolnić ciebie od różnego rodzaju złych, szkodliwych, negatywnych energii, blokad i tego, co nie pozwala ci osiągnąć szczęścia, spełnienia w życiu. Także do dzieła, moi drodzy, linia wolna, więc zapraszam. Zapraszam widzów z Wielkiej Brytanii, zapraszam widzów z Niemiec, ale zapraszam również widzów z Polski. Także dzwoń 700-788-400. Ja czekam w studiu w poradzie anonimowej do twojej dyspozycji Leokadia, także gorąco zapraszam, moi drodzy. A jeżeli masz jakikolwiek problem, żeby do mnie zadzwonić, wysłać SMS, to natychmiast skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym, telefonicznym i wtedy od razu ten problem będzie rozwiązany. Także serdecznie zapraszam, żebyście z tego korzystali, moi drodzy, bo różne są sytuacje w życiu. Dobrze, przechodzę do kolejnego SMS-a i to ekspresowego, moi drodzy, więc ekspresowo się zabieram, a ty ekspresowo w tym momencie już wykręcaj numer, to będziesz kolejną osobą, dla której wykonam uwalniający rytuał białego ognia i w nowy rok wejdziesz bez zbędnych obciążeń. Tego co złe, będziesz szczęśliwym człowiekiem w nowym roku, także dzwoń. Jacek, 16 stycznia 76, i Renata, urodzona w styczniu, czy nasz związek przetrwa? Dobrze. To już, panie Jacku, sprawdzamy, czy wasz związek przetrwa. Jacek i Renata. Czy wasz związek przetrwa? Jacek i Renata. No jest wstrzymanie i to dość mocne. Pani Renata stawia warunki, pan też nie pozostaje jej dłużny i dlatego jest jak jest. I czy to przetrwa? Tak, panie Jacku, karty pokazują, że mimo perturbacji wasz związek przetrwa. Przed wami jeszcze 3-4 miesiące takie trudniejsze, a potem już zacznie się między wami ładnie układać, ładnie dziać, także powolutku, powolutku i zobaczy pan, że to wszystko się poskłada. Tutaj jakaś kobieta o ciemnych włosach wam pomoże te relacje, ten związek poskładać, natomiast i pan, i pana partnerka powinniście trochę przystopować, jeśli chodzi o
tutaj narzucanie swojego zdania, bo to jest właśnie główny problem waszej relacji. Ale przetrwa. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję. I kolejny SMS. Witam Pani Adrianie, anonimowo, Pani B, urodzona we wrześniu. Bardzo proszę o uwolnienie i co mnie czeka w uczuciach w 2019. Dziękuję, pozdrawiam i dużo zdrówka życzę. Oj, bardzo dziękuję Pani B za to życzenie zdrówka. Przyda się mocno życzenie zdrówka. Prosto po chorobie do Was przyjechałem, nawet jeszcze się nie wyleczyłem, moi drodzy. Także ledwo tutaj na początku dawałem radę, teraz już jest trochę lepiej, ale mimo wszystko tak prosto po chorobie przyjeżdżać i prowadzić program z zatkanym nosem to nie jest łatwe zadanie, także tym bardziej staram się. Dobrze, to już patrzymy Pani B, jak u Pani energetyka wygląda. A energetyka u Pani wygląda tak, że niestety ma Pani dwa bardzo silne podłączenia energetyczne. Ma Pani przekleństwo, to jakiś urok widać koło Pani, jakieś zło, życzenie, ludzka zawiza, zdrość, fałszywi doradcy dookoła. Klątwy na szczęście nie ma. Także trochę tego jest do usunięcia, więc już się biorę za usunięcie. Siadamy teraz wygodnie, nie krzyżujemy rąk ani nóg, delikatnie, głęboko oddychamy, prawa ręka w górę i już uwalniam. Mocą białego ognia uwalniam urodzoną ze wszelkich negatywnych energii, przekleństw, chorób, niepowodzeń w życiu, niepowodzeń w miłości, niepowodzeń w finansach, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Odcinam wszelkie zło płynące ze strony otoczenia. Odcinam podłączenia energetyczne do osób żyjących i nieżyjących. Odcinam zawiść, odcinam zazdrość, neutralizuję działanie klątw i złej magii. Odcinam także wszelkie stare wzorce z przeszłości, które blokują i uniemożliwiają jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia w życiu, przede wszystkim w sferze uczuciowej, finansowej i zdrowotnej. I uwaga, uwalniam od tego wszystkiego, co ją blokuje. Bardzo dziękuję za uwolnienie i dzisiaj albo jutro koniecznie białą świecę proszę zapalić. Tarocistka Urszula Derla Was, moi drodzy, w poradzie anonimowej, także serdecznie zapraszam. Fantastyczna osoba, ciepła, serdeczna, pomocna, ogromny dar, ogromne umiejętności, także w każdej dziedzinie życia i zarówno w pracy, i w finansach, i w uczuciach, i w miłości, i w zdrowiu, i w rodzinie. Na pewno świetnie Tobie doradzi, także gorąco polecam. I przechodzę do dalszej części SMS-a Pani B. Pani pyta, co w uczuciach w 2019, więc już sprawdzam, co u Pani w uczuciach w 2019. A Ty, drogi widzu, nie czekaj, tylko prędziutko bierz telefon i wybieraj numer i zaraz będziemy rozmawiać. Zaraz się ze mną połączysz. Chętnie rozłożę dla Ciebie karty. Wykonam uwolnienie, a nawet zapiszę do złotej księgi na rytuał bogactwa i zobaczysz, jak po tym rytuale Twoje finanse się poprawią, jak ładnie ruszą do przodu. Także śmiało do dzieła zapraszam. Natomiast Pani B, jeżeli chodzi o Pani sprawy sercowe, sprawy miłosne w 2019, co ja mam Pani powiedzieć? Pani liczy, że coś się takiego wyklaruje konkretnego, ale ja widzę tylko pozorne konkrety, bo w maju rzeczywiście pojawi się osoba, która z pozoru będzie miała jakieś takie poważniejsze zamiary, jakieś takie poważniejsze intencje, ale summa summarum wychodzi, że jednak nie. Wychodzi na to, że jednak nie. Dlaczego? Dlatego, że to będzie ktoś, kto bardziej będzie szukał romansu, czegoś przelotnego, na chwilę zaspokojenia takiego fizycznego niż czegoś konkretniejszego. Natomiast czy w 2019 Pani sobie życie poukłada osobiste? Nie, to jeszcze nie ten czas. Bardziej tutaj energetycznie pokazuje się połowa, bo tak to mniej więcej widzę, koło połowy 2020 roku. I to będzie mężczyzna 3-4 lata od Pani starszy. Także serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę.
I moi drodzy, nie podoba mi się ta cisza w studiu. Mam wrażenie, że wszyscy już poszli spać. Ale mam nadzieję, że tylko mi się wydaje. Ja czekam w studiu. Wróżka donuta u siebie w domu. Śmiało, moi drodzy, do dzieła. Program na żywo. Mogę tobie pomóc. Mogę pomóc ci rozwiązać każdy twój życiowy problem. Wystarczy, że zrobisz do mnie pierwszy krok i wybierzesz numer 700 788 400. Zegar tyka. Czasu coraz mniej do końca naszego dzisiejszego spotkania. Więc tym bardziej musisz do mnie zatelefonować. Pozwól sobie pomóc. Zobacz, tak wiele ode mnie otrzymujesz. Mogę wykonać dla ciebie najsilniejszy w Polsce uwalniający rytuał. I pozbędziesz się tych obciążeń. Pozbędziesz się tego zbędnego balastu, który nie pozwala ci cieszyć się życiem, nie pozwala ci cieszyć się pełnią życia. Więc prędziutko telefon w dłoń, wybieraj numer. Ja czekam także na widzów z Niemiec, czekam na widzów z Wielkiej Brytanii, więc również serdecznie zapraszam. Ale w tym czasie widzę, mam SMS. Ale zanim do tego przejdę, odbiorę telefon. Dobry wieczór, tarocista Adrian. Witam w Mocy Magii. No, słucham pana. To ja słucham. W czym mogę pomóc? No wie pan, no ja bym chciała coś tam wiedzieć o swoim życiu. Dobrze, poproszę. Proszę. Imię. Barbara. I data urodzenia? No. No, czekam. Datę urodzenia poproszę. Chyba się nie dogadamy. Drodzy Państwo, wyciszajcie telewizory, jak do mnie dzwonicie. To jest bardzo ważne. Należy wyciszyć telewizory i dopiero wtedy możemy swobodnie porozmawiać. Ty rozmawiaj ze mną przez słuchawkę, nie przez telewizor. I to jest właśnie klucz do sukcesu, moi drodzy. Taka prosta rzecz, tak istotna. Bo jeżeli rozmawiasz ze mną przez telewizor, no to niestety mamy parę sekund opóźnienia i się nie dogadamy. No cóż, pani straciła swoją szansę. Ty tę szansę zyskujesz, więc wybieraj numer, a ja odpowiadam na kolejnego SMS-a. Pani Krystyna, urodzona w styczniu. Co mnie czeka w zdrowiu, finansach? Czy mam szansę na wygraną? Dobrze, to zobaczmy. Najpierw na zdrowie. I już patrzymy. Pani Kresieńko, żołądek, jelita, wątroba, trzustka. U pani też dół kręgosłupa mi się nie podoba i powinna pani także zwrócić uwagę mniej więcej na kwestie związane z ciśnieniem i cholesterolem. Pyta pani jeszcze, czy ma pani szansę na wygraną i finanse ogólnie. Dobra, już sprawdzimy, jak to wygląda. Szansa na wygraną. No nie. Wiesz, około trójki mieczy niekoniecznie. To jest dobra wróżba na wygraną. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, pani pieniądze będzie miała, ale pieniądze ciężko przez siebie własnoręcznie zarobione. Także niekoniecznie wychodzi mi tutaj zarobienie, wygranie bardziej zarobienie tych pieniędzy. Rok 2019 w finansach stabilny. Także tutaj bez szaleństw i poradzi sobie pani swobodnie. Dobrze. I kolejny SMS. Pani Agatka do mnie napisała, urodzona w marcu, rytuał bogactwa do Złotej Księgi. Dobrze. Już zapisuję do Złotej Księgi. Panią Agatkę, pani Agata.
Panie Agatko, rytuał bogactwa będzie wykonany jutro w nocy, także w nocy z piątku na sobotę. Także cała sobota, cała niedziela ma Pani na to, żeby żółtą albo złotą świecę właśnie w intencji rytuału bogactwa zapalić. I zobaczy Pani, jak od nowego roku ładnie finanse ruszą. Cieszę się, że się Pani zapisała. I kolejny SMS. Panie Adrianie, proszę o uwolnienie i zapisanie do księgi bogactwa. I tu mam tylko rok podany, 98. To za mało. Proszę mi dostać swoje imię i swoją pełną datę urodzenia, czyli dzień, miesiąc i rok. I wtedy jak najbardziej będę mógł i zrobić uwolnienie i zapisać na rytuał bogactwa, bo tu nie mam ani imienia, ani daty urodzenia, więc niestety bez tych informacji nie będę w stanie pomóc. Dobrze. Kolejny SMS. Pani Sylwia, urodzona w listopadzie. Co czeka mnie w 2019 roku w miłości i w pracy? Zobaczmy. Zobaczmy, Pani Sylwio, co Panią czeka w 2019 w miłości i w pracy. Co Panią czeka w 2019 w miłości i w pracy. Ja szybciutko czekam na kolejne SMS-y. Moc, Twoje pytanie wysyłasz na numer 92 544, ale za moment, Pani Sylwio, wrócę, tylko odbiorę telefon. Dobry wieczór, tarocista Adrian, witam w Mocy Magii. Halo, dobry wieczór. Galanonim zadzwonił, moi drodzy. Jak już dzwonicie, to się odzywajcie. Bardzo was o to proszę. To jest twój czas, który mogę tobie poświęcić na to, aby tobie pomóc, pomóc ci rozwiązać twoje problemy, pomóc ci uwolnić się od tego, co złe, także śmiało. Nie musisz się krępować, ja tu nie biję, nie gryzę, nie oceniam, nie krytykuję. Wręcz przeciwnie, jestem tutaj po to, aby tobie pomóc, pomóc tobie w każdej dziedzinie twojego życia. Także śmiało zapraszam. Kolejną osobę, ktoś stracił swoją szansę, ale ty ją zyskujesz, więc wybieraj numer teraz. A ja wracam do pani Sylwii, już mam nawet potasowane karty dla pani, pani Sylwio. Także już patrzymy, co w miłości i co w pracy. Pani Sylwia, miłość. A z tą miłością to pani tak w życiu dostała po nosie, że hej. Ale spokojnie, proszę się nie martwić, pani Sylwio. Od marca widzę, że wreszcie się zaczyna zmieniać, wreszcie się zaczyna układać i wreszcie zaczyna się dziać tak jak się dziać powinno. Karty pokazują w ogóle tutaj przy pani bardzo dobre informacje odnośnie samego takiego otwarcia na ludzi, bo mimo tego, że pani niestety dostała nieźle po głowie w tym życiu, to jednak mimo wszystko nie załamuje się pani i patrzy pani na życie z optymizmem. I to jest bardzo ważne, bardzo, ale to bardzo ważne. Także to już jest połowa sukcesu. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie w pierwszej połowie roku poznaje pani jednak osobę do bardzo takiej trwałej relacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie w pracy, no to niestety atmosfera nie za ciekawa. Atmosfera kłamstwa i budowania nieprawdziwych informacji i na tej podstawie wyciągania wniosków. Pani jest niesprawiedliwie traktowana w tej pracy i to widać gołym okiem. Jedyne, co panią może trzymać w tej pracy, no to w miarę jakaś taka stabilizacja i jakieś takie kwestie finansowe. Natomiast ja osobiście sugerowałbym, aby jednak pani pomyślała nad znalezieniem nowej pracy, bo takie możliwości będą na jesieni, także proszę wtedy działać i zobaczy pani, że inaczej pani będzie funkcjonować i po prostu pani odżyje. Gdzieś dalej nawet poszukać pracy, że gdzieś nawet, żeby troszkę dojechać i będzie pani zadowolona. I to pani gwarantuje. Także serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. Moi drodzy, program cały czas trwa. Czasu mamy co prawda coraz mniej do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale na tyle dużo, że spokojnie zdążysz do mnie zadzwonić, na tyle dużo, że spokojnie zdążysz wysłać do mnie swojego SMS-a, także ja czekam, moi drodzy, na pytania kolejne i widzę, napisała do mnie pani Ewa, urodzona w czerwcu. Co mnie czeka w nowym roku w pracy i w miłości? Dobrze. To już patrzymy. Pani Ewa, nowy rok w pracy i w miłości. Mhm.
No i moi drodzy, jest 4:28, ale w Wielkiej Brytanii mamy 3:28. Być może teraz ktoś budzi się właśnie z naszych widzów do pracy, być może ktoś nie może spać, ma bezsenną noc, bo czymś się zamartwia. Nie zamartwiaj się, nie warto. Lepiej weź numer, weź telefon, wybierz do mnie numer, połącz się ze mną i zaraz rozwiążemy każdy twój życiowy problem, każdy twój życiowy dylemat. Także gorąco zapraszam już teraz z tego miejsca. Pani Ewunia, praca i miłość. Praca u pani stabilnie, tu jakichś zmian nie widać, pani Ewuniu, natomiast u pani mniej więcej koło czerwca lepszy pieniądz przychodzi, natomiast jakieś takie już pierwsze informacje o tym będą w marcu. Natomiast uczuciowo bardzo dobry czas, ale dobry czas od właśnie też czerwca. W ogóle jakiś ten czerwiec przełomowy u pani dość mocno, także sporo pozytywnych zmian idzie do pani, także myślę, że to też dobry moment. Natomiast w lutym pojawia się jakaś nowa znajomość z mężczyzną. Mężczyzną, on mi się pokazuje około 4 lat, między 2 a 4 lata starszy od pani, ale to niestety nic dobrego z tej znajomości nie będzie. Także ja osobiście uważam, że raczej trzeba będzie to odsunąć. Tu cały czas u pani mocno pokazuje się właśnie miesiąc czerwiec. I wtedy też widać takie ruszenie do przodu. Pani też odżywa wtedy jako kobieta, więcej ma pani energii, więcej chęci do działania. Także pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Czy ktoś wybierał numer, moi drodzy, kiedy ja odpowiadałem na SMS-a? Pani Ewie, ktoś wybierał numer? Nie słyszę dzwonka telefonu, ale widzę, mam SMS-a. Pani Irenka napisała do mnie, urodzona we wrześniu, proszę o zdrowie i co mnie czeka w 2019. Dobrze, to już robimy drogę życia. Pani Irenka, droga życia i patrzymy. Pani Irenka. Pani Irenko, powiem pani tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z 2019 rokiem, niestety w sprawach rodzinnych, w sprawach osobistych dość trudny rok. Bardzo przykre informacje dotyczące bliskiej osoby do pani dotrą w okolicach wakacji. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, to niestety szczerze chciałaby pani wiedzieć, czy niekoniecznie, bo ja myślę, że chyba niekoniecznie. Bo to nie będzie korzystny rok finansowo dla pani, na pewno nie. Także raczej tutaj zalecam powściągliwość, zalecam, żeby nic takiego znaczącego nie robić, nie wydawać pieniędzy, a przede wszystkim, broń Boże, się nie zadłużać. Zdrowotnie sprawy kostno-stawowe mocno wychodzą, coś z oczami, jakieś będą problemy z kwestiami kardiologicznymi przy pani Irenko, także trzeba będzie się pobadać i to dosyć szczegółowo. I nie wypowiem się w jakiej dziedzinie, bo lekarzem nie jestem, ale karty mówią coś o jakimś ewentualnym zabiegu chirurgicznym w przyszłym roku, także też na to uczułam. Dużo pozytywnej energii na uczucia, na finanse, na zdrowie ochraniam, zabezpieczam i wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję. I tutaj widzę jeszcze SMS. Dzień dobry, Mariana, urodzona w marcu, a także Oksana, urodzona w marcu. Zdrowie i finanse. Dobrze, pani Mariana, zdrowie i finanse. Pani Mariana, jeżeli chodzi o zdrowie, to ja u pani się nie mam do czego przyczepić. Totalnie mi się do czego przyczepić. Tutaj jedynie co, no to trochę wolniej mogłaby pani jeść, bo podrażnia pani układ pokarmowy. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, dużo pracy, dużo działania, ale dzięki temu dobry pieniądz przy pani. Dobry pieniądz i odkłada pani pieniądze, także bardzo ładne ma tutaj pani karty odnośnie tego. Natomiast zaraz zapytamy się o panią Oksanę. I czasu coraz mniej, także prędziutko czekam na kolejne pytania, czekam na kolejne SMS-y. Oksana. Pani Oksana, co u pani Oksany słychać?
A u pani Oksany to mi się plecy nie podobają. U pani Oksany to mi się też jakieś takie kwestie alergiczne pokazują. I u pani Oksany trochę niedobór witaminowy. I to nawet nie trochę, tylko trochę bardzo. I u niej też jakieś pieczenia w okolicach gardła, jakieś takie zgagi, tego typu kwestie mogą mieć miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to już sprawdzam. Finansowo dość tak umiarkowanie, natomiast najbliższe 3 miesiące u pani Oksany no niezbyt takie ciekawe, po tym okresie już będzie ok, ale no, musi być przygotowana na to, że najbliższe 3 miesiące zbyt optymistycznym czasem u niej nie będą, także dać sobie musi troszkę czasu. Generalnie pani Oksana ma taką tendencję, że czasem wydaje pieniądze na jakieś rzeczy niepotrzebne, które są totalnie zbędne, więc z tym jedynie powinna zawalczyć. Natomiast tak to finansowo w miarę tak to wygląda dość względnie. Także pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję. I widzę tutaj jeszcze jeden SMS. Proszę o oczyszczenie. Pani Alicja urodzona w styczniu. Już pani Alu sprawdzam, co my tutaj mamy u pani. I już sprawdzamy. Pani Alicja, niestety, ale jest klątwa. Jest tutaj, widzę, działanie złego ducha, jakaś taka demoniczna energia. Jakiegoś wampira energetycznego ma pani przy sobie, także sporo jest tego do usunięcia. Poza tym dużo tutaj blokad przy pani. Ja już sobie zapisuję na oczyszczenie, bo teraz już nie zdążę, bo będę musiał się zaraz żegnać, także zapisuję na oczyszczenie. Także zaraz po programie robię oczyszczenie, a panią bardzo proszę dzisiaj albo jutro białą świecę w intencji oczyszczenia zapalić i świeca musi się wypalić do samego końca, bo niestety pani Alu jest tego naprawdę, naprawdę sporo, także trzeba będzie się tego wszystkiego wyzbyć. Dobra. Zaraz po programie to robię. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy program. Bardzo dziękuję za wszystkie połączenia, dziękuję za wszystkie SMS-y. Cieszę się, że byliście razem ze mną. Dziękuję za powroty. To naprawdę dla mnie bardzo miłe. Na kolejny mój program Moc Magii zapraszam już za tydzień w nocy z piątku na sobotę. A tymczasem, moi drodzy, życzę wam przyjemnego, udanego weekendu. Mam nadzieję, że nie będzie mroźny. I wypoczywajcie, bawcie się i bądźcie szczęśliwi i do zobaczenia w kolejnych programach.